Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, 55. odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z wami Zigi, Szwagier i Vincent. Dzisiaj nagrywamy bez wideo, bo mamy niewyjściowe twarze, jak zawsze, ale dzisiaj wyjątkowo nie nagrywamy. Mamy troszeczkę rzeczy z różnych tematów, tutaj nam Szwagier przygotował, Adepticony, 40, Kill Team, ale 40 jest bardzo mało. Dwa artykuły są z 40. No bo stary, no jest rok Sigmara, nowa edycja te sprawy, więc tak jest. Ciśnienie na to raczej. Więc będziemy sobie o tym rozmawiać, dużo Sigmara, troszeczkę Middle-earth, troszeczkę Herezji, ale oczywiście jak zawsze zaczniemy od postępów na warsztatach. Zacznijmy od ciebie, Szwagier, bo siedzisz po mojej prawicy i bliżej okna, więc zacznijmy od ciebie. Co tam poczyniłeś ostatnio? Co tam, na czym pracowałeś od ostatniego podcastu, który był w marcu? Na początku marca mieliśmy. Czyli dwa miesiące prawie. Tak. Pomalowałem burnasów orkowych i to była ostatnia rzecz z orków, która mi zalegała w backlogu, także ta część jest ogarnięta i można pakować do pudła, już z kablotki wyjąć, żeby robić miejsce. Wyjąłeś z pudła, złożyłeś, pomalowałeś i wkładasz do pudła. Tak, ale przezroczystego pudła, można patrzeć. Wanienki z Pepko takie, wiesz. No i trochę Marinesów, skonwertowałem kapitana Tytusa z gry Space Marine i to z tej pierwszej, czyli nie Primarisa, tylko normalnego Marinesa. Skonwertowałem Gabriela Angelosa z pierwszego Dawn of War, jak jeszcze był kapitanem, a nie Chapter Masterem. I pomalowałem Chaos Space Marinów 6 z gry Space Crusade, która jest z początku lat 90. Bardzo czyli klasyczne takie skalpty. Bardzo stare, klasyczne skalpty. To są metale czy plastiki? Metale. Plastiki. No. Plastiki. To była planszówka, więc wiesz, wykosztowali się na formy do plastiku. No typowa poza Marinesa jak na tamte czasy, czyli oto jest mój bolter, a poza tym kucam, żeby puścić bąka. No takie no klasyczne, tak? I każdego winny legion chaosu tam jest. Night Lord, World Eater, World Bearer, Iron Warrior, Black Legion. W ogóle to był mój pierwszy w życiu Black Legion, mimo że już ponad 10 lat się bawię w to hobby, to nigdy jakoś, nie wiem, poster bojów chaosowych nie malowałem. Teraz się wydarzyło. Czy boisz się Trimów? Gold Trimów się boisz? Nie boję się, mam armię Ultramarinesów. Nie, ja mam wrażenie, że oni, nie wiem, przynajmniej odkąd ja wszedłem w hobby, to nie widziałem, żeby byli jakoś bardzo popularnym. Ale wszystkie modele, jakie masz wywieszone na stronce, jeżeli nie są Legion Specific, to są malowane w Black Legion. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o samą jakby kampanię marketingową, to tak, ale tak, żebym na stołach widział, że ludzie są jakoś bardzo za Black Legionem, to chyba średnio. To średnio. Może nie ma koszulek jeszcze i szalików. No i przytulanek. Przytulanek. Nurgle ma, ale ten, może Devgard ma, ale nie Black Legion. Tak. No i to w sumie tyle. Ja ci zarzucałem jeszcze, że to jest ten sam model, cały czas przemalowujesz, bo Szwagier rzucał z dnia na dzień jeden model. Nie, tam są dwa skalpty. Nie, dwa różne, tak, tak. Wyglądali inaczej oczywiście, ale po prostu śmiałem się, że sobie testuję różne kolory. Zrobiłem zdjęcie grupowe i rozwiałem wątpliwości. No i Photoshop mógłby to. Dobrze wiemy, że umiesz Photoshopa, więc. I zacząłem Kill Team Arbitesów, który sobie w zeszłym roku kupiłem, bo fajne modele. Mhm. No i też no robię. To co, kiedy gramy Arbitesami? Zacząłeś, tak? To kiedy zacząłem, to znaczy wiesz co, nadal mi się chce bardziej Marinesami grać, bo po prostu jest ich mniej i mają mniej rulesów. A tutaj jak na 10 chłopa każdy jest innym specjalistą i ma inną broń, inne rulesy i tak dalej, na razie mi się nie chce. Wolę tych 6, wiesz, których znam. To możemy zrobić któregoś dnia, bo ja jeszcze nie testowałem trening Space Marinesów. Ty weźmiesz Space Marinesa, weźmiesz swoich skautów i zagramy sobie. Pokażą chłopaki twoje, jak to się walczy młodym chłystkom. A ty masz karty do tych swoich Space Marinesów? Mam PDF-a wydrukowanego, no. Nie? Bo to był ten darmowy na Warhammer Community. Mi się podobało właśnie to, że są karty, nie? Takie przyszłe i masz wszystkie. Tak, w tych boksowych masz karty normalne. No. Coś jeszcze pomalowałeś poza tymi No samoloty, ale o samolotach to raczej tu nie mówimy. No. No, no, mogę wspomnieć, że wziąłem cały RAF. W tym domu nie mówi się o samolotach. Tak. RAF, czyli Royal Air Force z początku wojny, kiedy używali malowania brązowo-zielonego, bo później przeszli na szaro-zielone. No i te, które już miałem zrobione, to tam trochę podrasowałem to malowanie, tam trochę cieniowań jakiś i tak dalej, a do tego jeszcze zrobiłem tam, nie wiem, dwa Hurricane'y, Spitfire'a, poprawiłem Lancastera, poprawiłem inne Hurricane'y i... I to wrzuca, ale tego nie wrzucasz do siebie? No. Kiedyś może założę Insta, który będzie dedykowany pod te modele, no bo
trochę ich już jest, bo wypierają z gablotek. Ja nie wiem, czy by jesteś gotowy na ten hejt, wiesz. Jestem, inaczej, śledzę na tym Insta, który mam, śledzę iluś modelarzy, którzy też w tej skali działają, jeden do 144 i nie wiem, czy czasy się zmieniły, czy może w tej skali są troszeczkę inni ludzie, ale nie ma jakiegoś takiego, nie? Że o, tutaj źle śrubkę pomalowałeś. Za mało tych jest. Właśnie raczej jest świętowanie tego, że ktoś inny wziął się za tą niszową skalę i o, spoko, fajnie, że robisz. Nie? Mhm. Tak, bo to z reguły albo ludzie robią większe modele, że można tam sobie poszalać. Serio, no 1,72 to jest mainstream, wszystko ma swój model w 1,72, a w 1,144 no nie wszystko. Niektóre rzeczy trzeba rzeźbić, niektórych w ogóle nie zrobisz, no trzeba sobie radzić, tak? Bo są takie malutkie, nie? O połowę takie, mniejsze niż... Za dzieciaka takie malowałem. Znaczy obie skale malowałem, bo po prostu się brało to, co akurat było w sklepie w latach 90. No tak, no wtedy to miałeś teraz wchodzisz ZTS plastyk i ewentualnie pojedyncze sztuki importowane, jakieś Italerii. Pamiętam, jakiegoś Miga miałem, gdzie tata mi kupił w sklepie i okazało się, że w wypraskach nie ma skrzydła. O, też. Nie, ja pamiętam, z bratem składaliśmy często takie modele, tylko że jakieś, nie wiem, jakieś polskiej firmy chyba mieliśmy. ZTS Plastic, to był król, jedynowładca polskiego modelarstwa. Tak. I pamiętam, że żeśmy składali te modele, jakimiś tam paktrami czy czymś malowaliśmy. No jak se postały tak gdzieś 2-3 tygodnie, nie wiem, dni, tygodnie, albo przyjechaliśmy akurat do babci, to było wiertareczka, petarda i z balkonu. Nie malowałem tego najlepiej, więc... Znaczy, no to były traktowane jako zabawki, a nie jako modele. No i sorry, one były na tyle tanie, że... Tak, no, nie szkoda. Kiedyś, nie? I, no, było fajnie, bo fajnie. No dobra, czyli to wszystko, tak? Tak. Nincu, czy ty coś w swoim hobby porobiłeś, czy ja to malowałem ściany w domu. Ale dużym pędzelkiem? Nul noila użyłeś? Tak, było tak. Highlighty runfangiem zrobiłeś na progach? Highlighty runfangiem robiłem, oczywiście wałkiem do detali. No tak. Nie, powiedzmy, miałem trochę inne... Inne hobby. Musiałem remontować po remoncie, o może tak. Remontować po remoncie, to jest zawsze dobrze. Poprawiać po fachowcach, o. Nazwijmy to tak. Dobrze, a kiedy coś porobisz w swoim hobby? Skończę poprawiać po fachowcach i skończę się wdrażać w nową robotę, bo zmieniłem też pracę. Więc już nie jest naszym japońskim kolegą. Teraz już pracuje gdzie indziej. Jest indyjskim kolegą. Jest bliska Megan. No dobrze. No, także chwilowo mam dużo, dużo takich... Praca mi się wlewa w czas wolny. O, może tak. A to niedobrze, to bardzo niedobrze. No dobra, co ja robiłem? Ja ostatnio od marca, kurczę, od marca, co tam się działo od marca? Z tego, co kojarzę, no to poza tym, że byłem wyłączony na 2-3 tygodnie prawie z hobby, to popracowałem sobie troszeczkę nad Tau. Zakupiłem sobie jeden box Tau, ten krutowy, drugi dostałem i zacząłem sobie składać te rampagery, krutoksy i tak dalej, to co ostatnio widzieliście na streamach, bo przygotowuję się, żeby sobie ograć to w najbliższym czasie, w majówkę właśnie, żeby sobie ograć ze śniegiem nowe zasady krutów, może orkami troszeczkę coś zagrać, bo mam 2 kodeksy nowe i no wypadałoby. Po co ci aż 2 nowe kodeksy? No w sensie Tau i orków. Zrozumiałem z kontekstu, że masz 2 nowe kodeksy orków. Ja też to tak przyjąłem. Okej, okay, sorry. Bo w pudełka miałem 2 kodeksy Tau, no bo tam mam 2 pudełka, to są specjalne zestawy i tam były kodeksy. Ten mniejszy karty. Taki? Nie, normalne kodeksy, normalne, no, pełnoprawne kodeksy, takie limitowane edycje, ale jeden dałem na giveawayu ostatnio, bo to fajna rzecz jest. A pudełko dostałem, więc mówię, nie potrzebuję kodeksu, no co ma zalegać. Ktoś się ucieszy, no i się osoba ucieszyła, no Tomek się ucieszył i będzie paczka do niego jechała. Do Anglii właśnie. Absurdalne rzeczy, jakie teraz trzeba zrobić, żeby paczkę do Anglii wysłać. Trzeba normalnie odprawiać ją celnie, nie? No, halo Brexit. To nie? I wysyłka paczki kosztuje, uwaga, 140 zł. Jeśli jeszcze się nie przyczepią na... I będzie szła pewnie miesiąc. Możliwe, a jeszcze będzie, no pewnie dostanie po wysyłce dokument, żeby zapłacić podatek za to. Także wesoło, nie? No i tak. Także nie malowałem zbyt dużo. Jakoś miałem na początku roku miałem taką fazę, że cisnąłem bardzo mocno, później jakoś miałem spadek, ale wraca mi ochota, tym bardziej, że będę musiał, bo będę musiał pokolorować na grę. Nie mówię, że pomaluję, ale pokolorować 40 krutów nowych, których jeszcze mam niezłożonych, więc najbliższe kilka dni będę miał... Czy mogę zasugerować slap chop? Nie, możesz nie zasugerować slap chopu, możesz zasugerować kontrasty. Nie nazywaj Ale kontrasty są elementem slap chopu.
Ja nienawidzę pojęcia slapchop, bo pojęcie slapchop powstało 2 lata temu, a ja tę metodę używam od 2009 roku, więc irytuje mnie strasznie. Prostu... Skąd miałeś 2009 farby kontrast? Nie, nie, miałem łosza. Robiło się to łoszami. Robiło się to łoszami na biały podkład. I mam nawet for a proof, mam na swoim kulminie ornot małego Grecina, którego tam zawsze przypominam ludziom, że to już wszyscy robili. Teraz... Nie, bo nie wiem, kto wymyślił w ogóle to pojęcie slapchop. Któryś tam Rob Deones, Wargamer, czy któryś. Ale nie, no on sam mówił, że to jest technika stara jak świat, tylko inkami albo łoszami się to robiło, tak? A teraz można kontrasami. Ja to teraz chciał to trademarkować. Ja się śmieję z tego po prostu, bo ty wiesz, to jest takie coś jak... Masz trochę takie wrażenie, jak osoba, która już siedzi w tym hobby trochę czasu. Ja nie jestem jakimś takim zadufanym właśnie redukcjonistą, ale tak trochę to jest takie moje trochę... Odrobina takiego mojego zachowania, że wy dzieciaki nie wiecie, jak to było. To już się robi od lat, nie? Ktoś ci powie, o, nawierciłem lufę na swoich modelach. Dude. No tak. Tak po prostu powinieneś robić. No. Więc nie malowałem zbyt dużo, natomiast udało mi się sporo rzeczy zrobić, bo udało mi się w międzyczasie... Nie wiem już, kiedy to było, mi się mieli po prostu już, kiedy rzeczy się działy, ale poedytowałem troszeczkę battle reporty OPR-owe i nagraliśmy z chłopakami Pike and Shot, taką grę historyczną. Bardzo fajnie to wyglądało, szczególnie, że modele mieli przepiękne po prostu i cały stół, który przywieźli, był fantastyczny. Stół, który przywieźli, słuchajcie, to było futro, taki dywan futerko, nie? Który ktoś, nie oni, tylko ktoś wziął maszynką do włosów, poprzycinał, pogolił, poprzecinał, nie wiem jak to nazwać w sumie. Przyciął, tak. Wymodelował i zrobił... Wycieniował się. Wycieniował, okej, tak, w sumie tak. Zrobił trawy, tutaj jakieś łąki, to pomalował na zielono, to malował na, wiesz, taki, jak się nazywa? Wyschnięta trawa. Wyschnięta trawa, na takie siano. Tutaj pobrudził, tutaj zrobił coś, tutaj drogę taką. I to wszystko było normalnie dywan taki zawijany. Czyli dywan, materiał tak naprawdę, kocyk taki, nie wiem. Z włoskami, no. Kurczę, i wyglądało, jak oni to położyli na stole, to było jeszcze takie duże, więc to się wylewało tutaj się poza krawędzie stołu, więc nie miałeś takiej sztucznej krawędzi, która zaburza ci trochę imersję. Postawiali swoje budyneczki, jakieś laski, wszystko, mieli takie kępki lasów, że las wyglądał w ten sposób, że była taka płytka. No i takie laski tanie, różne, na magnesiki mieli, więc jak tam wojsko musiało wejść, to zdejmowali drzewka, ale było widać, że bo w zasadach musisz, jak jesteś w lesie, ileś tam procent, to masz jakieś bonusy, nie? I wyglądało to tak przepięknie, ja po prostu, jak nagrywałem, to ja nie słuchałem, co oni mówili, ja po prostu patrzyłem się na to, jak wygląda to przez obiektyw, bo jeszcze moja kamera tak ładnie wyciągała kolory, że po prostu, no zobaczycie to. Jakimi armiami graliście? Ciekawości? Nie pamiętam. Grali, jeden grał, dużo kawalerii miał, bardzo dużo, ale grali chyba, tak, Wojnę Róży, chyba coś w tym stylu, tak mi się coś kojarzy, że to z tego okresu. Zobaczysz na Battle Reporcie, albo ci pokażę później, będą tłumaczyli na mnie, bo nie pamiętam. To nie jest mój okres, nie za bardzo to ogarniam, historyczne rzeczy, a nie chcę to powiedzieć jakieś bzdury, które później Tomasz i Artur będą się śmiali, albo powiedzą, ja pierdykam, co za debil. Więc nie mówię. Ale wydaje mi się, że coś z okresu Wojny Róży, to jakoś tak się to nazywa. Znaczy War of the Roses to była, ja dobrze pamiętam, 15 wiek, no bo tam Lancasterowie z tymi drugimi się bili i mieli róże w herbie, tak? Jedni mieli czerwoną, drudzy białą, jeśli się nie mylę. No, jakoś tak. I to były po prostu dwa angielskie to domy. Było tak. Pike and Shot to mi się kojarzy bardziej jakimś tam, wiesz, barokiem i tak dalej, nie? Husaria, no poczekaj, wojny to pokażę ci, bo i tak dalej. To oni mi dali startery. To był ten okres, jak sobie zobaczysz. No. 30-letnie. 30-letnie, przepraszam. No może mi się pomyliło. Może ja coś tutaj przekazuję. Tylko, że to jest, dali mi startery do Epic Battles, więc jak to wszyscy mówią, śmieją się, że wszyscy idą do w małej skali. To jest mniejsza skala. Tak, to jest dużo mniejsza skala. I tu masz, że to jest 100%, więc są malutkie ludziki. Natomiast... Fajne kalkomanie na chorągwie, nie? Nie, przecież kalkomanie są... Nie, albo są karteczki, tak. No więc bardzo fajne zasady, bardzo fajnie i szybko się grało. No powiem ci szczerze, że jak popatrzysz na te gry właśnie, jak na to Pike and Shot i na Opera i porównasz to do 40, czy nie daj Bóg do Kill Teama, i to tam złożoność zasad i mnogość zasad, to jest po prostu niebo a ziemia, nie? Po prostu grasz sobie na zasadzie... Znaczy wiesz, to be fair, Pike and Shot, podejrzewam, jak inne systemy Warlorda, tworzyli ludzie, którzy przeszli, jakby założyli Warlorda, będąc ekspracownikami GW. Więc jakieś wspólne mianowniki pewnie ze starymi edycjami 40. No, to, że są kostki K6 na przykład, nie? Podejrzewam, no bo ze starymi, okej, ze starymi edycjami może tak, bo stare edycje były dużo prostsze. Trzecia, czwarta, nie? Tak, jeden oddział ma jakąś tam jedną swoją specjalną zasadę i koniec, no, tak? No. A nie, że
ten koleś w tym oddziale ma taką zadę, ten a taką. A zobacz, jest w 6 calach od tego i skonsultuj się z suplementem fabularnym numer 5, który tak. ma na stronie 37. Czy kupowałeś im dodatkową broń, która zmienia im zasady? Znaczy broń akurat mocno uprościli teraz. Tak, teraz jest dużo mocno. Wszystkie bronie masz jakby w zestawie, w sensie masz unit, który kupujesz. I na przykład sierżant może mieć, nie wiem, meltę, plazmę, powerfisa i tak dalej. Nie masz tego w ogóle odzwierciedlonego w punktach. Po prostu mówisz, że ma to. Mm. To jest takie, bo ja w ogóle, wracając troszeczkę do 40 w sumie. Przygotowałem się do gry. Ja wiem, że może ty nie grasz, ale jak widać, jesteś zorientowany. Zgubiły się power levele, nie ma power leveli. No bo teraz punkty są jakby na tyle uproszczone, że są. Dokładnie, power ja tak szukałem na tych kartach, na tych, wiesz, statach, to jak dostałem te karty. Ale gdzie są power levele? No ale właśnie, i też tak właśnie widziałem, że oddział kosztuje tyle, niezależnie od tego, co mu dam w uzbrojeniu, po prostu kosztuje tyle, więc można sobie napakować wszystkiego, co tam, wszystko co najlepsze. Oczywiście ludzie będą min-maxowali pewnie, tak, że no tak. najlepsze bronie i tak dalej. No już słyszałem. Ale wiesz, ale masz też na przykład taki motyw, że, i to też chyba z Sigmara przeszło, że masz oddział, bazowo może mieć 5, maksymalnie może mieć 10. I dawniej było tak, że 5 kosztuje tyle, a każdy kolejny na przykład 17 tak. punktów. A teraz masz 5. Weźmiesz sobie 6, to płacisz jak za 10. Tak. No więc tak się nie robi, nie? Nie, no ja trochę tęsknię za czasami, że to temu dam melta bomby, bo mam 5 punktów wolnych na przykład, nie? No tak. Co kto lubi, tak? No ale to było też, poziom komplikacji był dosyć duży. Miało to swoje, jak większość rzeczy, walety i zady, tak? Walety i zady. No dobrze, to tak, to poza tym chyba już nic więcej nie pomalowałem. Nie malowałem nic więcej? Na pewno nie, chyba nie. Chyba nie. Nie wydaje mi się. Także to by był, skonkluduję, że tak powiem, nasze modelarskie warsztaty. No dobrze, moi drodzy. Mamy dwa newsy, więc musimy je, jak to się mówi, musimy je rozciągnąć te dwa newsy czterdziestkowe. Pierwszy news z 25. Powolniej. Ale to sobie... Pierwszym newsem z 40. To ty mów powoli. Jaki omówi dla was dziś Ziggy, szwagier oraz moja skromna osoba? Dobra. Potem spojrzysz statystyki, to w tych sekundach będzie najwięcej przewinięć. Nie, ale to musimy, żeby nie mogli sobie włączyć przewijania, to w wincu musimy mówić powoli. Ja będę mówił dwa razy szybciej, a ty po prostu mów normalnie. Nie, po prostu sobie na ten czas sobie przyspieszcie na YouTubie filmik. No nie, ale żeby nie mogli przyspieszać, nie? Dobra, mamy newsy z Adepticonu. Oczywiście to jest już troszeczkę stary news, ale 21 marca. Mamy dwa modele nowego, po pierwsze nowego Lorda Chaosu, który wygląda... I pierwszy obrazek jest pomalowany w Black Legion. On jest Black bardzo, Legion. Bardzo podobny do takiego starego Lorda Chaosu, który miał podobną pozę, tylko trzymał w Powerfiście hełm marinowy. On miał też taki bardzo fantaziakowy, pamiętam, hełm, tylko z taką wizurą, jak Barbuta ma w kształcie litery T. No i kojarzy mi się właśnie z tym starym modelem. No zresztą w ogóle jest taki trochę dzikus Lord, nie? Z tym futrem. Szmata, no. Ale Hero skałka jest, mimo że nie oddaje wysokości, oczywiście. Hero skałka jest. Ma trophy rack, bardzo w stylu starego termososkiego trophy racka. Tak. Ja się już zastanawiam, czy te Hero skałki to oni już nie dodają dla Becky, bo już wiedzą, że my się będziemy z tego cisnąć. Znaczy nie to, że my tylko, ale no ludzie będą się z tego cisnąć, więc zawsze jakaś Hero skałka musi być. Po prostu już taki trend. No nie, model fajny, ale widzę, że to chyba metalikami malowany jakoś tak, nie? No to nie jest zwykły, ten jest trumetal chyba. Dla mnie to jest Retributor za Graxem, ale mogę się myśleć. Może, no. Ale wszyscy wiemy, że przecież oni i tak nie korzystają stricte z nie tylko GW, z farby GW, z Citadelek, tak. No. Dobra, to mam go pomalowanego inaczej, w innej Alpha opcji Legion. Alpha Legion. Mamy plazmę, mamy jakiś młot inny troszeczkę, mamy to buławę taką? Tak, buławę, Power Maze pewnie. Jakiś. Znaczy, tak, no po polsku to się buława nazywa. Mhm. No i Power Fist jakiś taki, nie? No to ten górny tak, też miał Power Fist. To jest dokładnie to. Czyli mamy trzy opcje lewej, prawej ręki i dwie opcje przynajmniej pytanie, lewej. Czy są tutaj wszystkie też pokazane? Absolutnie. Nie, pewnie nie. Może mam miecz jeszcze. Czekaj. Strzelałbym, że nie wiem, Power Claw. I wiesz, i ręce są na tyle oddalone od ciała, nie masz, są jakoś napisane, przytulone, że możesz też kitbaszować. Tak, że z ale masz napisane, the kit is full of weapon options. No nie nazwam tego full of weapon options. No bo w stosunku do tego, co kiedyś było, jak no weszli primarisi. Trzy i dwie opcje to nie Chainax, jest full of. Chainax, Maul, Demon Hammer. Plasma Pistol, Power Fist. No dobra, no nie jest to mega dużo, ale jak masz jeszcze pudło piechoty,
chaosowej, to możesz też tak, pewnie tak, inne bronie też. Tylko pytanie, czy ma w zasadach tę bronię, bo jak nie ma w zasadach... Powinien to... mieć. No. No idąc tą zasadą, powinien zrobić tak, że model, który wydajemy, ma wszystkie opcje, które... No w sumie... Wiesz, jeżeli tak jest, to jest to skrajnie głupie, ale tak. Jak no. już ci usuwają modele do legend, dlatego że nie mają modelu, albo po prostu im się znudziły, to bądźmy konsekwentni i model, który dostaje, no, wiesz, dostaje że konsekwencja opcje. To nie jest ich strong suit. No, ja wiem. Zwłaszcza, że jeżeli masz jego, ale chcesz na przykład mu dać bolt pistol, o cholera, muszę kupić pudełko CSM-ów za 200 zł. O nie, bo nie mam tam wolnego bolt pistola. Kto by się spodziewał? STL file. Print. Albo nie spoko model. Tak, model jest całkiem spoko, podoba mi się. I mamy lorda latającego. No. Ma koszmarnie złą pozę, według mnie. Chociaż te latające modele wiadomo, że trudno jest je w jakiejś takiej on, fajnej ale mimo wszystko jest koślawy. No. On nie jest latający, on po prostu jest powieszony w powietrzu. No. Bo on tak naprawdę, jakby mu opuścić palce, to mógłby stać. Jakbyś mu obciął te nogi tutaj na dole. To on mógłby stać po prostu. Równie dobrze. Właśnie, czy on tutaj podchodzi do lądowania, czy on startuje do tyłu? Tak? Nie, wiesz co, te Night Raptory, co ja mam, one podchodzą do lądowania, bo oni autentycznie wyglądają jakby jedną stopą tak, dotykali już ziemi, dotykali, tak. A z kolei te furie twoje w Revengardzie są bardziej takie, jakby się podrywały startowały. Do lotu. Jak startował, a ten nie wiadomo, co robi. Ten jest tak jakby, nie wiem, jak gracie w multiplayerową grę, gdzie macie tak jumppaki i robicie takie... No. Żeby was trudniej było trafić. Sidestepy tak zwane. Takie dziwne podskoki, dziwne. Mhm. Dziwne podskoki, dziwne, tak. O, ma jeszcze, o, fajnie. Tu jest lepiej. Jak ma te lightning clawy, to jakoś mi to lepiej wygląda, wydaje mi się. Mhm. No, fajnie, fajnie. No może malowanie. Wiesz co, nie wiem, czy go można lepsze. Skręcić w drugą stronę biodrami. Poza lepiej dla mnie wygląda, jak jest taka. Tak, bo to jest takie bardzo klasyczne, nie? No mówię, on po prostu odtąd, jakbyś tak go odciął, jakbyśmy zrobili ten model tak, no to byś nie wiedział, czy on lata, czy stoi. Właśnie, bo jak lecisz, skaczesz jeszcze w bok, czy do tyłu, to trudno tak precyzyjnie pistoletem celować, nie? Nie, no, elfów nie widziałeś? No tak. Ale nie, to tutaj już dużo lepiej, dużo fajniej. Możliwe, że dużo ciekawiej, bo te dużo tutaj się dzieje na tych łapkach. Bardzo fajnie. Sylwetka jest lepsza. Po prostu. Bardzo fajnie wymodelowane są. No i ładnie na lordowo pomalowane. To jest znowu Black Legion. Z plazmą jakąś. Mhm. A tu ma Nightlordowe malowanie. Tak, tak, tak. No, czego się można było pod jumpa. Do swojej no roli dobra. Pasuje, tak. Chaos Space Marines Codex ma wyjść, tak? Tak, i będzie ciekawy motyw z kodeksem. W sumie możemy napomknąć już tutaj, ale będzie też artykuł o tym, że w tym kodeksie nie ma postaci Emperor's Children. Bo będą nie miały ma swój... Luciusza, nie ma tego, jak się nazywa ten apotekary? Fabius. Fabiusa nie ma. Tak jak mówię, przy artykule to szerzej omówimy, jest do pobrania darmowy indeks w PDF-ie z ich stronki, który ma rulesy dla tych postaci, jeżeli chcemy nimi grać, tam Noise Marinesów i tak dalej. Ale powiedzmy, że można to traktować jako mocną zapowiedź, że będą Emperor's Children ze swoim kodeksem, tak jak Death Guard, tak jak World Eaters, tak jak Thousand Suns. No bo tylko oni zostali, no. No. I podejrzewam, że możemy luknąć do Sigmara mniej więcej, jak to się będzie może tak być, że wizualnie. Będą troszkę Marinesi tysiąca jednej nocy, jak wiesz, jak slanesz Sigmarowy. I dwa Battle Force będą, tak? Tak, tak. I to jest arcy kupczaste, z tego co czytałem, bo tych dwóch bohaterów, których widzieliście, tych HQ, jeden jest możecie, to, drugi jest tam. Tak, możecie dostać tylko w tych dużych boksach. Na razie, jeden jest w jednym, ale to, drugi jest w drugim. Stary, ale to już od tylu lat się dzieje, że nie powinniśmy być zdziwieni. No. Ale to są, wiesz co, to są wyjątkowo duże boksy też. No dużo. To nie jest jakiś Combat Patrol, to który, jest, dobra, no przebolejesz. Powyżej 1000 zł prawdopodobnie, patrząc na zawartość. Nie? Może być, no. Więc jak wchodzicie w hobby i akurat chcecie armię mieć od zera, no to myślę, że jakiś tam starter, nie wiem jaka jest jego wartość, powiedzmy, jeśli chodzi o grę. Natomiast modelarsko, no wygląda to spoko. Natomiast jak już macie armię i chcielibyście po prostu uzupełnić sobie kilkoma unitami i tym bohaterem, no to... To ktoś rozparceluje i na Allegro będzie puszczał. Tak, to lepiej zrobić Mroczny taki... Mroczny raj na przykład. No. Czy na polskim targowisku. Albo na PMT. No, ale nie... Kurczę, no sporo tutaj tych rzeczy jest. No co mamy? Sporo jest rzeczy, tylko nie zawsze jest też sporo, Chaos Lord, sporo rzeczy. 5 Chosenów, 10 Legionistów, 10 Keterminatorów i kolejnych 5... A, i 5... Czemu mi się zawsze po zestu mylą z Chosenami? I na odwrót. Jest w ogóle jakiś absurd. Czyli mamy co? 5, 10... Chosen mają plus 1 atak, a po zest mają plus 1 kończyna. 30... I minus 1 atak, bo są za głupie. 31 modeli w jednym boksie, a tutaj mamy ile? Chaos Lord z jumpakiem, 10 raptorów,
Demon Prince, 10 okultystów, 10 kultyści na sterydach i Dark Commune. Mroczna komuna paryska. Tak. Czyli mamy też 10, 20, 30, 42 modele. No, ale jest więcej modeli, ale tu jest tak. Bardziej taki czaf. Tak, no. Bo tutaj mamy tych, ci kultyści, to oni tam robią, znaczy no, robią też robotę, bo oni zależy jak tak, grasz. Tak, nie? No ale to nie jest jednostka, która... Tak. Oczywiście, oczywiście najlepiej kupić obydwa pudełka i po prostu zrobić z tego jedną armię i wtedy macie najlepiej. No, dobrze. Jedyne co powiem, że mi się podoba w tych boksach, że nie ma bestiariusza chaosu, czyli tych pająków, kretów, No typowe indyków. Takie piechociarski, tak. Piechociarskie boksy. Moim zdaniem to zawsze tak powinno być, że zawsze kupujesz boksa takiego, żeby mieć bazę, nie? A te dodatki sobie kupujesz jako dodatki, bo mogą ci tak jak ty mówisz, na przykład tobie się one nie podobają, nie, że są pająki. Mi na przykład się bardzo podobają, mam dwa, więc bo mi się bardzo podobają takie pajączki, różne takie maszynki. Mi też, gdyby to była armia Dark Mechanicum, a nie Chaos Space Marines. Mówiliśmy o tym parę razy, też uważam, że Chaos powinien, zwłaszcza jak Primarisi poszli w te nowe pojazdy, Chaos powinien mieć te klasyczne pojazdy, nie wiem, upgraded. Z mackami albo z jakimiś. No na przykład refresh, po prostu refresh Rhinosa zrobić, no, tak? Albo, trochę podbić albo rozmiar. Albo zwyczajnie brać te herezyjne. Albo to właśnie, Deimos Pattern. Że te, wiesz, stare predatory z tymi okrągłymi wieżyczkami, tylko że mają jakieś chaosowe takie, wiesz... Deimos Pattern w plastiku wyszedł do herezji, nie? A te pajączki, Heldrake i tak dalej, tak jak szwagier mówi, po prostu... Z tym, jak miał ten koleżka, ten co go malowałeś, ten taki brzydki. Tam stoi. Warsztat. No to powinna być armia razem ale z nim. Ale to wiesz, to by było nie stoi nic na przeszkodzie, żebyś sobie taką armię tematyczną zbudował, nie? No, po nie prostu... no to słuchaj, to jest nasze gdybanie. Teoretycznie możesz wziąć na przykład, nie wiem, Skitarii, dołożyć im chaosowe bitsy i powiedzieć, że to są twoi kultyści. Tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. To nie jest głupi pomysł akurat. Tylko mówię, no to jest na tyle charakterystyczne, że zasługuje na swój kodeks, swoją armię i tak dalej. Tak samo jak, nie wiem, jak masz Krutów, oni są niby tał, ale powiedzmy, że można się wystawić na samych Krutach. Teraz chyba będzie można. No to żeby właśnie można było na samym Dark Mechanicum się wystawić, nie? Może. Podejrzewam, że oni to zrobią prędzej czy później, bo to jest, wiesz, jak wychodzi nowa armia, to zawsze jest hype. Ludzie poza tym chcą, wiesz, chcą tego Dark Mechanicum. I to by było dual purpose, bo równie dobrze byś mógł w herezji ich używać też, nie? Pewnie tak, chociaż oni widzę, że się odcinają jeden system coraz bardziej od drugiego. Też I skalą, chociaż w herezji też idą do góry, jeśli chodzi o... Poszli mocno, mocno, mocno. Więc... Dobrze, lećmy dalej. Mamy drugi news, czyli 50% kontentu już zrobiliśmy, słuchajcie panowie. Idźmy. Play the Chosen. A to jest właśnie to, że jest do pobrania indeks, tak? Natomiast... To są stare modele, bardzo tak, stare. Tak, tak. Miałem tego Luciusa. Nawet sobie szkoda, to trochę... A Luciusz, proszę. Trochę moim zdaniem missed opportunity, bo można by było, nawet żeby pokazać, że się da, wziąć te bitsy Noise Marines, bo to są rączki, głowy, tam pojedyncze to rzeczy, upgrade paki po prostu. I dołożyć je nie do starych chaosników, tylko do tych z 2019. Ale starych już mają złożonych. No mają gotowe, od tak. 30 lat. Tak, no dokładnie. Jeszcze te blendy, wet blendy są takie kanciaste trochę, takie w moim stylu. Jakieś testy syren są, czy wojna atomowa? Nie, jest to Ochotnicza Straż Pożarna zaplanowała pożarną dzisiaj, więc... A tam u nich też wisi karteczka, jak w większości OSP, że zabrania się spożycia alkoholu na godzinę przed akcją gaśniczą? Pewnie tak. A w ogóle taki mały sidetrack. Przyjechali ostatnio do mnie hegemony, bo będą hegemonalia tutaj 7, 8, 9 czerwca i tam żeśmy ogarniali sobie, skąd tam można jeszcze wziąć różne rzeczy. I słuchajcie, rozmawiam sobie z nimi, że może bym pojeździł po strażach pożarnych, zapytać się, czy mogą stoły nam jakieś wypożyczyć, krzesła i tak dalej, i tak dalej. No i co się... rozmawiam z moją partnerką, że musimy następnego dnia iść do ogrodu, coś porobić w ogrodzie. Co mi się śni? Dzień przed tym dniem, kiedy, czy po tym dniu, kiedy... Czy masz Chaos Space Marines w ogrodzie i polewasz ich szlaufem? Nie, śni mi się, że straż pożarna wjechała mi na działkę, gdzie nie ma możliwości fizycznej, żeby oni wjechali mi na działkę i demoluje mi płot i robię porządek w ogrodzie. Coś obudziłem się, dziecko mnie obudziło, już nie mogłem się, wiesz, nie mogłem się dowiedzieć dlaczego. Podświadomość, why? Tak, dokładnie. Wiesz, i tak siedziałem ze swoją Martą i tak mówię, wiem dlaczego mi się śni straż pożarna. Bo rozmawiałem o straży pożarnej, a to tak działa, nie? Że po prostu tam się mózg wypluwa te zbędne informacje. Ale czemu ogród? Bo ci mówią, że idziemy do ogrodu. A, no tak, faktycznie. dziwne wschodzę. No tak, wracając. Wiesz co, tu jest jakieś takie śmieszne zdanie chyba niżej, albo jeszcze niżej.
Index list? Może jeszcze myślę, że to jest heroldem nieuniknionego ogłoszenia nowego kodaksu. Być może owiniętego ludzką skórą i pomalowanego w żywe kolory. A nie garyś to są obrzydliwe? Garyś to są takie... kiczowate. No. Okay. Ale jeśli tak, jest to zbyt odległe, żeby nawet astropaci Warhammer Community, chór astropatów mógł wykryć jakieś sygnały. I otrzymaliśmy opierdziel od inkwizytorów za to, że w ogóle próbowaliśmy. Możemy tylko zakładać, że jesteśmy bezpieczni na najbliższą przyszłość, ale jeśli to się zmieni, to damy wam znać. Czyli w 11 edycji będzie kodeks. Może tak być. Tak. Ale no i z Marina Maja mogliby zrobić kolejnych i zrobić z nich cały oddział. Przecież jest, no... Nie jest cały oddział. No ale to jest 20 parę lat ma ten oddział. Wiem. No. No i był ten taki komemorativ. No właśnie mówię o nim, że jest. Ale pewnie, żebym przyeksperymentował. Na przykład miałem stare te bitsy żywiczne Thousand Sunów, rubryków. Sparowałem je z Mark III Marines z Berników Prospero i spoko pasowały. A jeszcze są Są bitsy na STL. Jeszcze są kakofonii z tego, z herezji. Są jeszcze kakofonii z herezji, tak. No to są tak. Ci pierwsi, no i marysi. Nie, oni już mają nowsze skały. Bronie do... Ale niewiele, bo tam początek lat 2013-2014. No, w stosunku do tych to dużo nowsze. No tak. Bronie do chyba Loud Marines, oni się nazywają, są normalnie dostępne. Jeśli nie wiem, chyba nie, jeśli nie całe modele. Więc można sobie spokojnie... Pewnie tak, stary, no. Jak dobrze poszukasz, to wszystko jest, tak? No, dokładnie. Dobra, lećmy dalej, zobaczymy, czy będzie ten indeks. Na razie macie indeks, zobaczymy, czy będzie kodeks. Okaże się. Kill Team. Terminations is Broad Brothers Battle Hernkin, czyli ten nowe pudełko, które ma wyjść. Czy wyszło już? Czy nie, nie, to jest zajawka dopiero, za Deptikon. Wyjdzie, gdzie będzie Jyn Cyril Kultz i jak oni się nazywają? Krasnale Prospektorzy chyba, tak? Ci co szukają tak. Minerałów. No. Ale oni się nazywają, Boże, jak oni się nazywają? Wotanie. Leagues of Wotan. To jest pudełko, które prawdopodobnie sobie zakupię, ponieważ Jyn Cyril Kultz chcę zbierać i tam będzie oddział po prostu, więc mógłbym sobie to wykorzystać. Także Wotan pewnie sprzedam, albo sobie zaeksperymentuję. Zobaczymy, ale jest to coś, co mnie w jakiś sposób ciekawi. Zobaczmy sobie modele. No i tu mamy, matko, ile tych ludzików będzie? 4? 7? 10? Nieźle. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj. Taka ruskowo to wyglądająca czapka i to chyba jest kobita w ogóle. Ja bym tak powiedział, albo jakiś mongoł. Ty niedobrze świadczy, albo kobieta, albo mongoł. Boję się zgadywać, szczerze mówiąc. Ale ten widać ma młotek dosyć solidny tutaj w rączce. Nie, on trzyma jakieś, to są chyba jakieś ładunki, podejrzewam, wydobywcze czy coś. Trzyma je sobie w protezie mechanicznej. A, faktycznie, masz rację. Ma protezę mechaniczną. Nie byłem pewien, podejrzewam, że to jest albo jakiś transporter, albo... Demolition Expert. Właśnie. No, może być, bo tu ma jakieś... I saperkę ma jeszcze, tak? Tak. Power saperkę. Power saperkę. Tu snajper, shotga i... Shotgun i kusza z toporkiem. Nie, no fajne te modele są, tylko to jest nie, dla mnie to nie jest 40, no, to nie jest 40 dla mnie. To jest jakiś Necromunda, kurde, nie wiem. To mi nie pasuje, tak, takie płaszczyki, już walałem ich chyba w tych kombinezonach, w tych swoich, wiesz. To ja nadal do Wotanów uczucia mam mocno obojętne. O, tu jest kobieta na pewno. A to nie wiadomo, bo ma hełm. Power armor does not care about your pronouns, jak to określiliśmy już po aferze z Custodesami, nie? No. Ale nie. Nie wiem. Te płaszcze mi nie pasują. Nie pasują mi do 40 te płaszcze u nich. Dla mnie to w Nowotanii była taka mocno technologiczna armia i jak już wrócili, to niech wrócą sobie ze swoim jakimś perkiem i niech to będzie właśnie bycie super high-tech. A tutaj wracałem do jakiejś chłopki roztropki, komandosi. Grę komandos próbują z tego zrobić. Tak. Przyjadą na Terrę palić opony, to wtedy się wystraszysz górników. No tak, w sumie. Ale ta snajpera jest spoko. Taka bardzo ten, windikerowa. Wygląda bardzo jak ta, co ci primarisowi ci mają. Tak? Skauci, no. Taka jest technicool. O, zobaczmy sobie Jyn Cyril Kultz. I Jyn Cyril Kultz wyglądają jak gwardziści. Tak, to są, nie zdziwiłbym się, aby to była wypraska oni to nowych... Tutaj, nie, on ci to śpi było napisane, wiesz? Wypraska nowych Kadian plus upgrade pack. Astra Militarum Troopers Infected by Jyn Cyril Kultz. No, no. Czyli ewidentnie to muszą być modele Astra Militarum, Gwardii Imperialnej. No i bicy po prostu. Ta. Gienkowe. Główki, nie? Rączki. No tak, ale to jest zestaw, więc to nie są bicy, tylko pewnie to jest po prostu zrobione, bo to kill team jest. Nie, więc... po prostu wypraska dodatkowa, tak? Przy wielu nie, nie. Jestem na 100% stary. Ale zawsze w tym boksie masz jedne nowe skalpty
jedne klasyczne byli... z dołożoną... W którym boksie? Ci... W boksach kiltimowych zawsze masz wszystko nowe modele. Nie, przecież ci Night Lordzi, co wyszli, to są, zwykli chaosznicy. Upgrade Pack z wszystkie dali? Tak. Jesteś pewien? I z Upgrade Packiem. No. Stary, wszystkie te boksy mają jedną nową bandę i jedną istniejącą wypraskę piechoty z Upgrade Packiem. Octarius, dobrze, wyjątek. Starter nowej edycji Kiltima. To był faktycznie wyjątek, miałeś komandosów i Kriegów. Potem wszystko jest według tej templatki. Miałeś na przykład... A z kim byli króci? Następne... Z kim były tał króci? Króty, zaraz sobie przypomnę, następne pudło to miałeś chyba Chalnat i tam były sisterki nowe, Initiates, które walczyły z oddziałem Pathfinderów z Upgrade Packiem. Okej. No dobra, może tak, może faktycznie, może później tylko to pierwsze było takie. Mandrake'ów i Night Lordów, no to Mandrake'i są nowe. A Night Lordzi są CSM-ami z 2019 z wypraską Night Lordowych biców. Ale jesteś to pracujesz, to jest wypraska tam dana. Tak. No to dobra, to może faktycznie tak jest zrobione. No, tak czy inaczej modele fajnie zrobione. No. No bo to są ci nowi kadianie, nie? Już ci te upscalowani tacy, nie? Trochę. Tak. Przepuszczenie przez AI. O, ten jaką fajną torbę mam, medyk. Super. Choć wyleczę cię, szybciej zmutujesz. Zapodam ci szczepionkę. Daj mi wstrzyknąć zieloną maś w twoje ramię. O, ten jaką fajną rączkę teraz zauważyłem, że ma. No, ten już mutuje. A propos szczepionki, to moje ostatnie zdrowotne fikołki. To się smutowało. Ostatnie zdrowotne fikołki, dostałem opinię od jednej osoby, że to pewnie przez szczepionkę masz takie jazdy. Gdybyś nie miał szczepionki, to byś pewnie zdrowy był. Czy to powiedziała osoba pracująca w branży medycznej, czy nie? Nie. Ja powiedziałem tylko, że możliwe, że jakbym nie miał szczepionki, to może by mnie tutaj już nie było, bo bym gorzej przeszedł tą chorobę. Czy tam chorobę, czy efekty miałbym jakieś gorsze. Dobra. Sorry, ja ci pamiętaj, dzisiaj komuś skomentowałem na Twitterze. Nadal czekam na te zwłoki na ulicach wywołane grzybicą płuc od maseczek. Tak. Były obiecane, gdzie są? Ja tu czekam, Staszko. Where are bring out your dead! Bring out, w Monty Pythonie. Bring out your dead! Dobra, co to jeszcze pokazują nam? Stare modele. Znaczy chyba modele Fruity Years. A to jakieś takie te kontenerki chyba, nie? Tak, które będą w pudełku, tak? Bo tam na tutaj widać je. Tak, że stoją na nich, tak. Czyli nowe te. Wyglądają jak jakieś komory ciśnieniowe. Albo, nie wiem, baterie, jakieś plazma. To nie, to są chyba drzwiczki, więc to są komory chyba. A może przeczytajmy po prostu. Nie. Power Relay Stations, czyli stacje przekaźnikowe. Nie czytaj, wymyślaj, to jest lepsze, a później przeczytamy, albo oni sobie przeczytają. My jesteśmy tutaj od kreowania opinii, a nie od ich odtwarzania. A nie od faktów. We are here to lead, not to read. To musi być nasze hasło. O, rady boskie. Złoty Tron, podcast, w którym oglądamy Warhammer Community i wymyślamy, co jest na obrazkach. No, widzimy tutaj, Ziggy, nowy skarbt Sanguinusa do 6. edycji Heresy Horusa, która wyjdzie za miesiąc. Gollum też został zainfekowany. Rulebooki są już w Lidlu. W Lidlu. O, ja pierdykam. Ale to byłby... Ty czujesz, jakbyś mógł powiedzieć kobicie, jadę do Lidla, po co? Po marchewki? Nie, po Space Marinów, to weź marchewki przy okazji. To stary, to byłby już mainstream w chuj. Jakbyś u pani Jadzi, poproszę te dwa pudełka krutoksów. Tego? Tych tam papug na gorylach. Ale czekaj, stary, to tak jak przy fajkach, poproszę Marisów taktycznych. Krótkie czy długie? Czekaj... Firstborni czy primarisi? No właśnie. No. A coś teraz było, coś się wydarzyło ostatnio, że tak do mainstreamu poszedł Warhammer. No, female custodes pewnie. Nie, o to mi chodzi, To jest, wiesz, to zupełnie inny temat jest. Coś, kurczę, puścili jakieś produkty, jakaś firma robiąca albo koszulki, albo obrazy takie, te display, coś w tym stylu, tylko że display to już miało, ale coś było takiego, że przypomnijcie nam w komentarzach, bo gdzieś ostatnio widziałem na stronkach czy Warhammer 40 Polska, czy gdzieś indziej, że licencję komuś sprzedali na coś tak mainstreamowego, tylko za Chiny... Coś, co jest w Polsce w sklepach? Nie w Polsce, na Zachodzie, ale takiego tak już totalnie mainstreamowego, tylko że już nic za Chiny sobie nie przypomnę. No, nie powiem ci. Kulki analne. W kolorze purpurowym, slanesz. Albo termomiksy z Purity Sealem, że tam approved by mechanicum. Musisz się do tostera pomodlić. Jeśli zupa wychodzi z zasłona, to zapal kadzidło. I sprunczę razy przez lewe ramy. Kurczę, co to było?
No nie przypomnę sobie za Chinem. Nie dam rady. Ale było coś, że produkt jakiś sprzeda licencję i... Imperial Dildo. To już dawno jest przecież. No. Coś na pewno się znajdzie. Te tyranickie krzaczki możesz wykorzystać. Jeśli jesteś odpowiednio odważny. Tak. To wszystko jest dildo. Nawet te stacje przekaźnikowe z Kill Teama. No masz. Dobra. Przechodzimy do Age of Sigmar. Jak pewnie się domyślacie, będzie dużo newsów, ponieważ w tym roku w lato wychodzi nowa edycja, bo tak wygląda trzyletni cykl Games Workshopu. Troszkę przepłyniemy w temat Warcry'a, bo będzie jeden artykuł mocno powiązany między Sigmarem i Warcry'em, ale to za chwilę. Na razie omówmy sobie armię Conanów Barbarianów. Mrocznej Przysięgi. Mrocznej Przysięgi. No były pojedyncze modele, pojedyncze bandy, tak, były chyba dwie bandy do Underworldsów w temacie Dark Oath, były dwie postacie, jeden koleżka taki typowo Conan stojący z mieczem opartym, którego przekonwertowałem na sojusznika dla Untamed Beasts do Warcry'a, tylko mu dałem kościany miecz zamiast metalowego i była Dark Oath War Queen, którą z kolei przekonwertowałem na towarzyszkę do Splintered Fang, że tam jakieś motywy wężowe i dorobiłem tam jaszczurczo-wężowe, powiedzmy, nie? No i na tyle jakby, nie wiem, chyba feedback był pozytywny dla tych Conanów Barbarianów, że stwierdzili, dobra, zróbmy z tego jakby podfrakcję Slaves to Darkness do Sigmara. Pamiętam, że jeszcze animacja chyba u nich była. Tak, możliwe, jest na Warhammer. Taka czyli... chyba popularniejsza, jedna z chyba z bardziej udanych. Możliwe. No. Podoba mi się stylistyka tego nowego pudełka. Taka dark, nie? W sensie, no, nie wiem. Znaczy ogólnie powiedzmy, że arty poszły w dobrą stronę. Po tym, jak w kodeksach miałeś zrobione w pęcie pomalowanych Marinesów, no to teraz odbili się, jest w drugą i stronę, jest fajnie. I ten taki, fajnie. Wiesz, kreskówkowy, dziecięcy styl. Tak, tak. Wielu, wielu artów, który chyba nie siedział, bo... To jest trochę jakby tak. nie po to idziesz w Warhammera, żeby coś takiego mieć, bo... No, dokładnie. O, ale koleżka główka. Na koniu fajny. I tak. Koń fajny, i dwie fajne. Trzy główki masz. Masz główkę z kitą, z takim hełmem, półhełmem, taką gębą orkową, nie? Iron Gobem, jak to się nazywało, i hełmem. A zajebiście to wygląda. Tak, fajnie. No taki taki dzikus, nie? Troszeczkę. To... Ciekawe, czy są różne opcje na koński łeb. Ale są, widzę. Bo tu jest bez takiego rogu, a tutaj jest takim rogiem. Możemy się spodziewać, że to będzie popularny model na Golden Demonie. Bo bardzo wygląda jak taki model Frazetty, nie? Frank Frazetta. Trochę, tak. No. Trochę tak. No. To chyba Frank Frazetta chyba to malował, to mi się wydaje. Znaczy tego nie. Nie. Wiem, chodzi ci o Death Dealera pewnie. Tak, coś takiego, no. To wydaje mi się, że to jest to. Dobra, tu już mamy trochę bardziej bestiariusz. No, jak ktoś lubi. Jak ktoś lubi. Fajnie. No, podejrzewam, że takiego jeden, dwa takie. Jeżeli zastanawiało was, jak wygląda dziecko byka i jeżdżo zwierza. I chaosu. No tak, no, jest potworek. Jest w klimacie, ma bicy. Ale czekaj, ma inną główkę, czy możliwość innej główki. Tak, są różne, no. To jest Frank Weza, tak? Death Dealer. O to ilustrację. Z tym mi się skojarzyło. No dobrze. No i piechota. Piechota jest spoko, piechota jest bardzo równouprawniona, powiedziałbym. Fajne te Amazonki, fajnie są zrobione. Taki stary Wyga jeszcze wcześniej. Tu młodsi wojownicy. A ten, no ten. Taki weteran taki, nie? No, tam Longfang. Dajcie mi umrzeć. Tu młodsi wojownicy. To no, też to, Amazonki. Tak. Takie fajne nie mają... Nie wiem, Amazonki, bo ma... No, Amazonki, no, wojowniczki. Wiesz, no, powiedzmy. Skrót myślowy. Samice Conana. Czy mogę coś powiedzieć? Tak się powinno to robić, wprowadzać kobiety do gry. Po prostu dać modele i nie dyskutować o tym. Po prostu... Wydaje mi się, że nikt nie ma z tym problemu. Znaczy, tak. Jeżeli ma, to ma ze sobą problem. Tak? W Space Marinach mamy mały problem, bo jest o kawałek lor, ale wystarczy wymyślić naprawdę dobry. Ja się szybko wypowiem, jeżeli czy możemy, nie, możemy później o tym porozmawiać? Tak, bo dojdziemy chyba. Chciałem powiedzieć tylko o tym, że no, tak można to robić, że nie robimy z tego afery, po prostu dajemy ci modele i po prostu musisz się używać. Modele są zajebiste. Tak. Nomen omen. Fajny ten. Banner. Wygląda jak orkowa głowa w ogóle, nie? No, jakiś demon, coś takiego, bestia. Wiesz co, bym powiedział bardziej Bloodthirster, coś takiego? No. W tą stronę, może? Okej, może no. Ten w bębniarz. Dum, dum, dum. Żebyście ich równo tłukli.
A mają w tym w Sigmarze, tak jak w Fantaziaku, jeżeli był dobosz jakiś czy inny tarabaniarz, to on coś im daje, przerzut na czymś tam, czy coś. Jakąś liderkę pewnie zbieranie się. Albo właśnie, przy morale testach poprawia. Jedyne co tutaj w tym modelu konkretnym, użycie tej samego koloru skóry na naciągniętej skórze bębna i jego twarzy nie wróży dobrze. Skąd wiesz, może z brata zrobił. Chciałem uwiecznić swojego brata, wiesz. Tak. Wojownikiem był słabym, ale bębnem jest zajebisty. Nie, zawsze chciał być doboszem, ale nie miał poczucia rytmu. No to teraz masz. Patera. Nie no, fajne. Dobra, tutaj mamy jeszcze Kawaleria też Dark of spoko. Fell Riders. Takie podobały mi się konie. Te konie są fajne. Fajnie wyglądają. Maruderzy, nie? To kiedyś byli. No, coś ten deseń właśnie. No. Tylko ci są bardziej stylizowani niż tam te. Te maski na koniach są fajne. Które widać, że też mogą zrobić kuku, nie? Jak tak ciekawe, czy to też jest opcjonalne, czy możesz po prostu to. Podejrzewam, że nie. Tak bym. Może nie wiem, co mi podpowiada, ale że. Za cienko jest, wiesz? Tutaj za cienko jest. Mm. Jakby było więcej. Chyba, że masz, wiesz, drugą głowę na wyprasy, ale. Ale to by użyli. Jeżeli to jest coś w stylu startera, to raczej to będą te snapfity, nie? Raczej. Tak. Jeżeli byłyby opcje, to raczej by na kilku pokazali. Już nawet nie musi być starter, żeby to były snapfity. To no, już jest, wiesz. Dobra, książeczka Dark of Battle Tomb Supplement. I to wszystko. No nie, no fajnie. Bardzo fajny klimat tych modeli. Wracają jakby stylistyką do tego Starego Świata, mam wrażenie. Troszkę też, no. Bo to już miasta Sigmara nawet tak bardziej nawiązywały do Starego Świata. Jeszcze raz powiem, tak. Ja wiem, że mam nieskończonych Król Boysów, ale jak zacząłem modele do Cities of Sigmar, to mówię, o posz, szkoda, że zacząłem Król Boysów, bym to kupił i pomalował. Ja powiem tak, może całego boksa bym nie chciał, ale jakieś pojedyncze sztuki bym sobie w jakiś swój schemat kolorystyczny masz. Jestem musiał. Fajne są. Co mi się bardzo podoba w Cities of Sigmar, to działo z obsługą. Mhm. Jest duży model na dużym podstawku i masz, wiesz, kilku kolesi i działo i to wszystko możesz, wiesz, masz dużo. No, taka dioramka, nie? Tak, dioramkę tak, możesz zrobić, że ładują czy tam coś, nie? Dokładnie, można sobie od tego zacząć, nie? Dobra, lecimy dalej do następnego artykułu. Mamy znowu z Adepticonu. Dzida Everchosena. O, fajny smoczek. Niejaka Abraxia, bo znaczy zakładam, że to jest kobita. W sensie ten smok, czy? Nie, Abraxia, ta, co siedzi na tym. Mita Abraxia, Spear of the Chosen. Aha, w tym sensie. Okej. Okay. Jest gdzieś jakiś zaimek użyty w artykule? Nie patrzymy na zaimek, bo ma power armor. Oby nie. Around her, nie, widać, tak, power from the world. Widać po twarzy, nie? Widać po twarzy, tak. Kobieca twarz. Co nie bywało w Game Workshopie, że widać po twarzy, to jednak kobieta. Czyli jednak się da, moi drodzy, no i ma da chyba się. Trochę boob armor. Trochę. Może tak, tak jest. Za dużo trimu, żeby było. A czemu ma oko Horusa na klacie? Bo żebyś mógł to użyć. Żebyś bo to był aset, którego można było właśnie łatwo tak, użyć. Ten sam designer jednocześnie projektował nową postać do Synów Horusa i zrobił Control V nie tam, gdzie trzeba. Hounds of Chaos, Book 6. Ale w ogóle fajna stylistyka tego modelu. Bardzo mi się ten Steed podoba ich. Bardzo mi się to podoba, to ten potworek. Super. No, spoko. Nie, nie, tak. No, naprawdę. Ma proporcjonalną, taktyczną ruinkę. Tak, oczywiście musi być. Ty się ciesz, że ten koleś nie siedzi na ruince. Że on tutaj nie ma jakiegoś... Na grzbiecie ruinka i nogę na tym. Taki mały kamyczek wystający z boku. Ej, czekaj, może ma. Zamiast strzemion on ma takie dwa te... Dwa kamyczki. Dwa kamyczki przykręcone. Jak je ściska, to wtedy szybciej jedzie. To. Ej, ale to już byłby taki, wiesz, tongue in cheek tak zwany, nie? Bohater też ma swoją... I jeszcze trzech jakichś jeźdźców będzie. Ale to są ci Vanguardzi, co... Tak, to już są stary, jak, wiesz co, jak wychodził ten nowy chaos do tego, do Sigmara, to wychodzili właśnie. Ej, ale grawitacja tak nie działa. Ej, ale czad... No fajne. To jest teren, czy to jest jakiś któryś z tych czarów? Nie. Chyba Nexus Chaotica. Chyba zlikwidowali te czary, tak, takie, co się poruszają. Chyba nie ma. No. Także to, fajnie, że sobie kupowałeś i pomalowałeś? Tak. Fajnie, że sobie pomalowałeś. No, możesz teraz jako teren postawić. Po Ja sobie, słuchajcie, któregoś razu, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem co mnie ruszyło, ale kupiłem sobie ten chaosowy ring taki, co mają. Noctilite Crown. Noctilite Crown. Fajny to jest model. No, właśnie chcę sobie, jak będę robił, jak skończę kilka modeli do Black Legionu, który maluję, to chcę sobie to w tle zrobić i zrobić taką, wiesz, jak się nazywa? Troszkę Army on Parade. Army on Parade, no.
Bo w ogóle marzy mi się, tak jeszcze, żeby tutaj gdzieś trochę miejsca zrobić i zrobić sobie takie, wiesz, jak mam taką właśnie małą armię, że tam ich postawić, taką skrzynce też i o tym myślę. Kompleksą i na ścianie, jak sobie też, to wisi. Też o tym myślę. Zamykane oczywiście, żeby mógł to otworzyć i zawsze zagrać, to nie, tak, ale tak. Marzy mi się, żeby to gdzieś wyeksponować. Mnie wkurza to, że to wszystko leży pod tym stołem, na którym nagrywamy i tego nikt nie widzi. Dobra. Nie możesz się pysznić. Nie, nie o to chodzi, pracą. Ale wiesz, no... Wiem, ja no to by fajnie wyglądało. A co nie? Widzisz tutaj na tych półkach? No bajzel. Widzę, no. Ten bajzel mógłby tam iść. Dokładnie. Mam na odwrót zrobione. Dobrze. No i zajawka nowej edycji, no wiadomo. Wideo nie musimy oglądać. No, oglądaliśmy wszyscy. Kobitka, która już ileś razy była reforged. Tak myślisz. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz oglądałem. Chyba 3 marca oglądałem ostatni raz Warhammer Community. Nie patrzyłem w ogóle. A muszę zacząć z powrotem. Ja wiesz co, ja głównie na fejsie jak coś wyskakuje, to sobie łapę. Spearhead to będzie coś pewnie na kształt Combat Patrolu, nie? Z 40, że tak. I kup fajnie. Army in the Box i możesz od razu grać, tak. I to jest bardzo fajne, że grasz Combat Patrol na Combat Patrol, to jest przygotowane. Może nie jest najfajniejsze, może nie pasuje w 100% do tego. Ale poznasz rulesy, tak. Mhm. Stronka Setelna, czy ze sobie. No tak, bo no w boksie, tak? Skaveni. Tak. Jestem, jakie nowe modele fajne wypuszczą z Będzie zajawka nowych klanratów w jednym artykule. Spoko, dobra. To lecimy dalej. No i tak, mamy... Liberatorzy z 2015 już są obsolete, idą... Czyli ci. No to już jest nowy. No, a to jest nie, nowy, to jest nowy. To już jest nowy. Tak. A New Hours, okej, dobra, przepraszam. Tak, więc dobrze, że na tyle zmienili skalp, że zauważyłeś. Eldarzy nadal się męczą na niektórych modelach 30-letnich. A 9-letni liberatorzy są... To są te stare. Tak, to oni byli w pierwszym starterze Sigmara, nie? Z kornistami. Poczekaj. Ja tam jedno pytanie. Tak. Co mnie powstrzymuje, żeby używać tego modelu jako tego modelu? Skoro też mam Modeling for Advantage niższy jest. Znaczy, oczywiście, że no, ja będę nadal używał tych, których mam, jeżeli zagram kiedyś w Sigmar. No bo wiesz, rozumiem, że mieliby inne uzbrojenie i tak dalej, ale tarcza. No nie, mod. Ale to jest dokładnie tożsamy unit. To są, nawet się nazywają tak samo, Liberators. Po prostu rulesy się nie zmieniają, modele się zmieniają. Okej, czyli poczekaj. Żeby to zrozumiałem, bo to jest jakaś taka mini aferka z tym AOS-em. Bo że dużo modeli do Legend. Czy są jakieś modele do Legend, które wyszły, których już w ogóle nie będziesz, na przykład tak jak Liberatorów by wzięli i usuwają do Legend i nie będziesz mógł używać? Tak, będziemy mieli cały artykuł. Aha, dobra, okej. Okay. Tak. Czyli tutaj po prostu zamieniają... 9-letni model zamieniają nowym skalptem. Ale okej, okay. Ale robią to tak, że w sumie jeżeli nie chcesz kupić nowego, to nadal możesz starym sobie grać. Nie. Chyba, że idziesz na oficjalny turniej, nie wiem. No, otwieram to, nie wiem, się zawrócił się w drzwiach i wyszedł, jakby mi oficjalny turniej tak powiedział. Jeszcze na przykład, nie wiem, w Nottingham na przykład. Nie, ale wiesz, chodzi o sam fakt, że moce przerobowe designerów poświęca się na przeprojektowywanie 9-letnich modeli, kiedy masz naprawdę dużo starsze rzeczy w swoim line-upie, tak? No dobra, lecimy dalej, bo to był news tylko o tym. What's o, i to jest to, co chcieliśmy powiedzieć, tak. Dobrze. Więc co tu mamy? Every season, nie, przewin, tam będzie bardzo ładna tabelka. Aha, okej. Okay. Wszystko, co sobie idzie, goodbye. Celestar, Balista, Ewokatorzy. No dobrze, ale wychodzi nowy model za to? Nie. Po prostu unit ucieka. Tak. Unit z kodeksu, Ewokator ucieka. Chyba, że jak pokażą cały starter albo całą nową armię Sigmara, to może będą unity, które zastąpią przynajmniej niektóre z tych rzeczy. Być może, nie można tego wykluczyć. Ale na chwilę czy na przykład będzie nazywało się nie Celestar, Balista, tylko... Nie, może się nazywać dokładnie tak samo, bo zobacz, Liberatorzy są, idą sobie i masz nowych Liberatorów. Aha, czyli te modele być może, idą, tak. Powinny być... Być może niektóre rzeczy zostaną wprowadzone na to, ale generalnie mamy cały line-up Stormcastów z pierwszych, nie wiem, 3-4 lat Sigmara. Wszystko idzie do widzenia, tak? Masters of the Sacro są te fajne modele? No przykro mi, już za stare są. Trzeba je zastąpić albo skasować. Tak. No, jestem speechless po prostu. Akurat no. Zdążą poleżeć w tym w pudełku, zacznie się malować i wtedy kolejny reset. A czy inaczej, powiem tak. Pamiętacie, że jak wyszło Dominion chyba, tak? Czyli starter trzeciej edycji Sigmara? Nie wiem. To była trzecia chyba. No, bo tak, no to tak, wtedy, wtedy dostaliśmy pierwszy raz tych chudych Stormcastów, tak? Co nam się tak podobali i tak dalej. Tak. Wszystko co przed do Stormcastów, to widzisz tu. I to idzie w pizdziec. Tak. No to tak jak mówił ten, bo oglądałem sobie taki, polecam wam bardzo kanał takiego Alexa, 52 Miniatures, to jest chyba Szwed albo Norwek,
Waluta SEK to jest szwedzka. Szwedzka korona, tak? No to, to Szwed, który właśnie dzisiaj zwrócił, albo wczoraj wrzucił materiał o tym, że jak bardzo jest rozczarowany i zawiedziony Games Workshopem, ale nie dlatego, że zrobili takie rzeczy, bo on to rozumie, takie rzeczy się dzieją, że modele się, wiecie, no, znikają i po prostu przyjmuje to i już. Natomiast stwierdził, że, bo budował od pierwszej chyba, czy od drugiej edycji, budował sobie armię właśnie Stormcastów i budował ją na tych starych modelach. Nie stary. Znaczy, no nie stary. Najstarsze są 2015. Na tych modelach, tak? I bardzo ładnie to zrobił, tak bardzo wizualnie. Postawił całą swoją armię, co ma pomalowane, przed sobą i powiedział, no to tak, to idzie. I zostało mu połowa armii. To co z Dominion. To nie, no bo możliwe, nie wiem. Została mu połowa armii, tak? I powiedział na sam koniec takiego, że tak w podsumowaniu, że no nie zobaczycie na moim kanale już tego, żebym się zainwestował swój czas i ochotę w armię Games Workshopu, ponieważ po pierwsze są inne systemy, gdzie wydawca trochę bardziej mnie szanuje i szanuje mój czas. Bo ja rozumiem, że mogliby powiedzieć, hej, wydajemy nowe modele, jak chcecie sobie wymienić stare, to proszę. To jest jedna rzecz. Ostatnio Games Workshop po prostu, kurwa, nie umie w sposób zarządzania, nie? To są nowe modele. Jak chcecie, to sobie wymieńcie. Jak nie, to grajcie sobie starymi. Co może jeszcze się okazać z tymi, tak? Bo może tak być, że dobra, Liberatorzy są nowe modele, ale możesz używać ich. Wiesz, jacyś tam, nie wiem, no to jest trochę szkoda mi. Sakrosantu tego, nie? Tego Mastera. Może też tak być, ale no, samo to podejście do tego, że po prostu wycofujemy ich i nie ma, no jest po prostu strasznie chujowe, że okej, w grze z kolegami możesz sobie nadal grać, jeśli gdzieś zasady do tego udostępnią. Ale jak są ludzie, którzy chcą bardziej kompetytywnie grać, no to albo po prostu brać udział w turniejach dla zabawy, no to nie. Po no jest to co najmniej dziwne. A to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Nie, oczywiście, że nie. A. Skaweni znikają, to możemy zrozumieć, bo to są stare modele. Tak, to są czekaj, czekaj. Klanarty są ogólnie stare, ale oni są z tej, chyba z 8, 7 edycji może. To są bardzo stare modele. Pewnie w Żywicy. Możliwe. To też chyba w metalu były. To też są chyba metalowe stare. To nie wiem. To jest chyba całkiem nowy model. Względnie. Wydaje mi się. Też mi się wydaje, że on jest taki... To jest chyba z tego Island of Blood. Tak mi się... Tak coś widzę. To są stare. To... To jest bardzo stary. To jest bardzo stary, bo z Island of Blood są nowsze, lepsze. To są chyba też bardzo stare. To jest stare. To jest ten Doomflayer. To też jest chyba stary model. Średniawkowo. Jezzaile są bardzo stare metalowe, bardzo drogie modele, tak, żeby je zdobyć. I to też jest bardzo stary. To są wszystko metale. Z tego. Ja pamiętam te modele w metalach, oprócz Klanratów. I tego. Wydaje mi się, że ten jest w miarę świeżym modelem, w sensie 2015-13 rok. I masz napisane, każdy unik, który nie otrzyma nowego Warscrolla, kiedy wjedzie Battle to Skaven, otrzyma Warscroll Legend. Czyli to jest ostatnia edycja, w której będzie supportowany. A, i Bone Splitters. No dobra, tutaj... Ale widzisz, Headcrackers Madbob to jest 2017 rok, to jest Dire. No i ten jest z podobnego okresu. Reszta są stare modele, tak. No ale widzisz, Madbob, cieszę się, że mam i zdążyłem pomalować, bo to są bardzo fajne modele, 4 horków. No i już nie będzie, tak? Co tu mamy? Slaves to Darkness tutaj? To nie tak, wiem zupełnie. Stary, to są ale to nie są nowe modele. To nie są stare modele. To są wszystko bandy. Khagras Ravagers to jest banda do Underworldsów, a reszta wszystko to jest Warcry. Untamed Beasts i Iron Golems to był starter Warcry'a z 2019. Tak. Modele z 2019 idą wek. Cypherlord to stary. Wszystko są, tak. I ja tutaj... Może zarzucicie, że panikowałem, ale Atom Smasher ostatnio wypuścił wideo dokładnie na ten sam temat. Prawdopodobnie będzie zwijany Warcry. Też tak słyszałem. No, to zwijana albo trzecia edycja. To jest cała pierwsza edycja Warcry'a, to co tutaj widzimy. Mm. Wszystkie boksy dedykowane, jakie wyszły do pierwszej edycji Warcry'a są tutaj i są kasowane w tym momencie. Albo trzecia edycja jest będzie. Jest też banda Unmade, którą Vince od 19 roku maluje. Pośpiesz się, kurde. Dobra, Beasts of Chaos, tutaj to nie ma. Ale to możemy taki tracker zrobić w podcaście. Czy te modele prędzej Games Workshop wycofa z produkcji, czy Wincek pomaluje? Co mu zacząć więcej kupować. Tak. No i tutaj mamy Beastmenów. Beastmenów też ja się średnio orientuję, ale na przykład Endless Spells i ten kamień, tak, który oni smarują krwią i kupą, według loru, naprawdę. No to są nowe rzeczy plastikowe, nowe tak? Rzeczy, no. Z ostatnich
sześciu lat, powiedzmy. No ostatnia, pierwsza edycja tego, nie? Sigmara. Na pewno już prowadziliśmy podcast, kiedy wyszły Endless Spells, czyli to był najdalej 2016. I pamiętam, że to, o tym żeśmy mówili chyba. Tak. Tak. Resztę nie kojarzę, bo nie znam. Więc no... Others. Syla, no dobra, to jest chyba stary model. No dobra, model. To są raczej tak, Valkia. Chociaż Valkia bardzo fajny model, mimo że ma swoje lata. Kojarzę. Branch Raid to jest model plastikowy, z tego co pamiętam. Tego to nawet nie kojarzę, co to jest. Mistweaver Sai. To nie wiem, nie mam pojęcia. No powiem ci szczerze, no, trochę, że dziwny ruch. Trochę dziwny ruch. Skasowali, nie? Jednym rzutem, nie? Trochę dziwny ruch, trochę może to wzburzyć ludzi, ale... No, no mnie dobrze. Najbardziej boli Warcry, no bo jestem zainwestowany w ten system. Gramy ileś razy, mam ileś tych bandów. Słuchaj, tak? Pójdziemy drogą... Znaczy, będzie można grać nadal, to jest, no. Pamiętajmy o tym, że policja nie przyjedzie, jak zagrasz starą edycję Warcry'a, tylko no szkoda, że to znika, bo to były naprawdę fajne modele, gdyby bardzo charakterne. Mogło sprawić, że policja przyjeżdżała. To by przyjeżdżała, ja wiem. Grasz starymi modelami, biedaku. Nie no, z jednej strony spoko, że będą dostawać te wiesz, rzeczy w Warscrollach takich legendarnych, więc będziemy mogli sobie grać, ludzie będą mogli sobie znaczy, grać tam, ci, którzy są. Grają w aktualne edycje, tak, będą jeszcze jakiś czas mogli, tak. Natomiast, i na pewno będzie wiele turniejów, które będzie dopuszczało legendy po prostu i tyle. No. Natomiast na pewno będą turnieje, które będą chciały być bardziej pro GW i nie będą tego dopuszczały. Lub z jakiegoś powodu może, nie wiem, balansu czy coś w tym stylu, bo tamte modele już nie będą tykane przecież po prostu. Więc mogą różne kwiatki, kurde, wychodzić, zmienią zasady i wiesz, tam ci się nagle wpisy. Ale tak jak mówisz, my Warcry'a sobie grywamy od czasu do czasu. Nadal mam tylko podręcznik do pierwszej edycji, jeżeli zagram znowu, to nadal będę grał w pierwszą edycję. Bez faków, bez relatywizmu. Ja nie mam chyba do drugiej edycji, więc będziemy, jeżeli będziemy sobie grać, to gramy sobie i możemy pokazywać jak to. Jak planszówkę trochę. No. Tak, po prostu mamy zamknięty system. Wiecie, no Mordheim nie wychodzi od, nie wiem, 20 lat, a nadal ludzie grają, tak? Więc... No tylko, że mają, wiesz, nakładki i to jest tak zwany living system, tak jak Blood Bowl się zrobił, nie? Że ludzie tam sobie robią swoje własne rzeczy. Tak. No dobra, słuchajcie, no to jest. No jak wy się czujecie? Dziwny krok. Czy wy macie jakieś modele, które wam pousuwano? I czy jak wasze armie będą wyglądały po tym, jak schowacie legendy do pudełka na buty z napisem legendy? Jak u was to będzie wyglądało? Wiesz, ja podejrzewam, że to w dużej mierze też wygląda i będzie wpływało na twoją armię, w jakim ekosystemie się graczy. Poruszasz. No jeżeli, tak. Nie wiem, jesteś z jakiegoś niewielkiego miasta, gdzie masz 10 kumpli, z którymi sobie gracie i sobie ustalacie, w co gracie, to podejrzewam, że to nie będzie miało jakiegoś Super. Wielkiego tego. Ale jeżeli, tak jak Zygi mówisz, ktoś bardziej aktywnie uczestniczy, jeździ na jakieś turnieje za granicę nawet, czy po jakichś większych polskich miastach i tak dalej, no to tu już może być różnie. Nie? Ale to znaczy ja jeszcze powiem z takiego punktu widzenia mało grania, dużo kolekcjonowania, w sensie tak jak ja, że gram raz na ruski rok, ale jak mi się banda podoba, to lubię ją mieć, tak? Mhm. Skleić, pomalować i tak dalej. Z Warcry'owymi z pierwszej edycji chyba wszystkie bandy mi się podobają i tak sobie myślałem, dobra, to będzie długie lata na półkach, kiedyś sobie, jak sobie backloga zredukuję, to sobie kupię i pomaluję. A tu taki penis, tak? No, albo się pośpieszę teraz i sobie backloga powiększę, albo nie będę miał tej możliwości, tak? No, tak czy tak GW wygrywa, bo dajesz im hajs. No, znaczy przeważnie kupuję z drugiej ręki, to jest inna sprawa, nie? Ja się zastanawiam, czy są osoby, którym 100% jednostek wycięli właśnie. Na pewno ktoś może mieć taką. Ludzie, którzy mają od pierwszej edycji na przykład, nie dodali nic, tylko sobie malują i grają sobie niezależnie od wyników w tą armię i wiesz, właśnie ci 23 jednostki wycięli. Wiesz, druga edycja też tu jest, bo czarodziejscy są kaści, wyszli w drugiej edycji, no może, jak było pudełko Zygi, z Night Hunter. Jesteś 13-letnim chłopczykiem, który ma z tego może 3 do 5 jednostek. No. Bo po prostu dostajesz pudełko, bo to są, no nie oszukujmy się, to jest drogie hobby. Dostajesz tam na urodziny jedno pudełko, na święta dostajesz drugie pudełko. Między nauką, jakimś tam chodzeniem na basen i na piłkę nożną, czy coś takiego sobie malujesz powolutku te miniaturki i też nie masz wszystkich farb, jakich byś potrzebował. Pomalowałeś? Fajnie, tak fajnie. No to w tym momencie, jak takie dziecko na przykład ma iść do taty i wytłumaczyć mu, że tato, to cała armia, co kupowałeś mi przez, nie wiem, całą podstawówkę czy tam coś takiego, no teraz się nie liczy i musisz mi kupić nową. No. Tak jak twoje łebki, które tam się zajmowali, nie? No, dokładnie. A podejrzewam, że parę dzieciaków z tej mojej starej
szkoły, gdzie pracowałem, się wkręciło w któryś z tych systemów. No. No nie i to wszyscy jest... oczywiście, ale tam podejrzewam, a chyba że... przykładowe modele, które malowaliście, to chyba właśnie z Orkasów, nie? Tak jest, to od tego, od Crispina, co dostałem. To wypraski takie Primarisów, tych takich podstawowych. I pewnie Liberatorów, tak? Liberatorów i później jeszcze kupiłem chyba pudełko Gwardii. Jakiś command skład, żeby chłopaki sobie pomalowali i chyba jeszcze mieliśmy pudełko tych Goliatów do Necromundy, żeby sobie też pomalowali. No, tak jak mówię. Ja jestem w szoku, że można tyle od dłuższego czasu, od iluś lat są problemy po pierwsze z produkcją w Games Workshopie, że mają za mało maszyn, żeby całą swoją sraczkę wydawniczą produkować. Nie, oni mówią otwarcie o tym. A po drugie z magazynowaniem, tak? Że przestrzeń magazynowa kosztuje i składanie wyprasek tam kosztuje i że chcą po prostu przewietrzyć, tak? No okej, no ale to jest kupa starych rzeczy, które można przewietrzyć, a nie 5- czy 9-letnie, tak? Może najgorsze... i tak wyszło, wiesz, może i tak wyszło w Excelu, że to się najgorzej sprzedawało. Najgorsze jest to, że jeszcze jest bardzo duża szansa, że oczyszczą sobie to, wyrzucają to do legend, bo wiedzą, że wiedzą, że będą ludzie to wykupywać na potęgę, opróżnią się magazyny, a później co zrobią? A jednak nie! Made to order, możecie za 180 Pamiętacie dni. Space Hulka? Limitowana edycja. O, i tak bardzo wam się spodobało, że chuj, dodrukujemy. Tak, tylko drożej. Nie pamiętam, czy było drożej, po prostu dodrukowali. Ja nie zapomnę tego, że po prostu ludzie kupowali sobie jako limitkę, absurdalne ceny na eBayach chodziły, dzięki temu ja też sprzedałem parę, bo fajnej cenie. I wiesz, kilka miesięcy później dodrukowali, nie? To absurd. No, to powoduje to totalny brak zaufania do decyzyjności, do decyzji podejmowanych w firmie. Bo nie wiesz, czego jeszcze się napędza FOMO, bo załóżmy, wychodzi model i ty nie myślisz teraz, czy kupisz go kiedyś, tam za jakiś czas. Kurde, muszę szybko kupić, bo może zniknąć. Mam 3 lata na to, żeby go kupić. Nie? No. Dobrze, idźmy to może czegoś ciekawszego, może coś fajnego tu wydali. Masz klan ratów. Klan ratów, dobrze, zobaczmy sobie szczurki. No okay. Taki... Nie, powiem tak. Update fajny. Po tak? twarzach, po ryjach, po mordach, nie pyszczkach. Wiem. Po pyszczkach. O, po pyskach widać, że są to nowe modele. Mhm. Bo tutaj poza tym to nie. Nie są tacy, wiesz, zwarci w sobie, że musieli być na kwadratowych podstawkach. Tylko tak, wiesz. Co trochę bardziej tak mogą mieć łokieć w bok. Tak, dokładnie. O, ale fajne. Ładnie pomalowane. Podoba mi się. I pewnie też scale creep wjechał. To na bank. Chociaż oni są skaweni, zawsze byli niżsi dużo. Od innych. Tacy mi się podobali, zawsze mieli oczy pozasłaniane. Ci z plagowi. On się porusza, wiesz, na nos. Nie no, nawet ma wysypkę, zobacz. Tak, ale niekoniecznie. Plague Rat. Jeszcze nie awansował do Plague Rata, ale już ale jest bardzo trochę fajnie zrobiony, bardzo fajnie pomalowany ten symbol, że wygląda jak pomalowany, a nie to, że ktoś, wiesz, go tak wypicował, jakby... nie? Tak. To wygląda, jakby Klandrat wziął takiegoś pędzel i tam paluchem. I 3 krechy zrobił, tak? I takie, wiesz, tutaj brudy jakieś, bo coś mi się tam chlapnęło, nie? Mhm. Super. Nie no. No i kurde, możesz ich nienawidzić, możesz, mogą cię wkurwiać, ale modele robią zajebiste. No i co ja mam teraz powiedzieć? Nie mogę się wypiąć na Games Workshop, bo... Też nikt nie mówi o wypinaniu, ale no nie musimy też podziwiać wszystkiego, co robią. Nie? Oczywiście, że nie i nie mamy zamiaru. Nie no, piękne te modele są. A, porównanie. No, porównanko, tak. No są w podobnej jest... wielkości. No, podobne, okay, tak. Nie ma różnicy. Widać, że są na strzał. Na pierdzielnięcie nowym młotkiem. No sobie wyobraźni właśnie. Ale tak, bardzo fajnie. Go młotem. Bardzo fajnie zrobili, że tego starego zrobili na tej brązowej, a tych dwóch jako, żeby... No już bo powiem ci szczerze, jakbyś mi pokazał te dwa, to bym tak... No ten ma trochę gorszy ryj, nie? I właśnie mówię, że po tych pyskach widać, że to są nowe modele, bo mniej detali tu jest. Ja pamiętam te zęby, jakim wystawały, że to jest jeden ząb. I malujesz jako dwa. Tak? A malujesz jako dwa, że musisz kreskę zrobić. Albo tam jest delikatne takie, tak jakby masz wrażenie, że to jest przesunięcie formy, a to jest po prostu drugi kiełek. Dobrze. Zobaczmy, co dalej. Ruination Chambers. Tak, to jest chamber, który zastąpi pewnie Warrior Chamber, czyli to, co było w pierwszym starterze. Tak? Wprowadzacze ruiny. No mają więcej detali na kieckach. Na pewno. Wow. Nadźgane jest grubo. O, mam swojego parobka. Z kadzidełkiem. Czemu to kadzidełko jest krwawe? Jakoś krwią kadzidełko. Wiem, że tutaj dwa skalpty wyglądają bardzo podobnie. Ten, który przed chwilą minęliśmy i kolejny. Bo pewnie jest to samo ciałko, tylko inne rzeczy na to, wiesz, ręce i głowa, nie? Weź dalej.
Nie, no charakter to jest ten sam chyba na wszystkich. Weź ten. A nie, trzy. Inne rączki. Mhm. Wiesz, rączki ma inne tutaj. Ale zobacz, czy ma nogi podobne. I a nie, ten nie. Idzie. Odwrotnie. Do tyłu, nie do przodu. Ziggy. O, tu. Widzisz? Nie, inne. Odwrotnie ma. To ma lewą do przodu, to ma prawą do przodu. Mhm. I ma inne kolana. Czyli trzech takich dopakowanych. O, ale fajnie wyglądają. Fajnie, fajnie. No i to i ci przydopasić też fajne są. A blade if wounds. Ale jest trzech tylko. Tak, i dwóch przydupasów. No. Super. Nie no, fajnie modele wyglądają. Modele wyglądają przekozak. O, jaką no. Bo to jest chudy Stormcast, ale taki dobrze w armora opakowany, nie? I te szmaty robią robotę tutaj. Jakby nie mieli tych szmat, to by tak już trochę bida była, nie? No bo, znaczy, okay, no słuchajcie, jak wjechał Sigmar, to oprócz tysiąca innych powodów do hejtu, jednym z powodów było, że to są Sigmarines i są do bólu uproszczeni i tak dalej. No to tu już jest tak bardziej high fantasy realizm. Tak? Mm-hmm. Super. Dobra. Zobaczmy, co dalej mamy. Co nam przygotował. A, okładeczka 500 numeru. I okazjonalny model. No. No kurczę, słuchajcie. White Dwarf wychodzi od tam 77 roku, nie? Czy któregoś. Jeśli dobrze pamiętam. 1877. Mówię 77. Ale zrozumiałem 80. Nie, 77. Pierwszy numer był 77 rok. Jakoś. Sprawdzamy materiał źródłowy. Tak jest. Numer pierwszy. Tutaj o, 75. Luty 75. 500 numerów. W różnej formie? W różnej formie, tak, oczywiście, że tak. Bo w pewnym momencie White Dwarf był tygodnikiem. Co przez chyba rok czy coś był tygodnikiem. Zaczął w 14, skończył w 15, czy jakoś. Jakoś tak. A z zabawnych rzeczy ostatnio wszedłem na sekcję komentarzy na moim kanale anglojęzycznym i znalazłem komentarze sprzed 8-9 lat, które mi się nie poinformował mnie YouTube o nich z jakiegoś dziwnego powodu. Więc zacząłem ostatnio odpowiadać na wszystkie te komentarze i przypominać ludziom, że kanał istnieje. Mhm. I było tam właśnie, jak robiłem recenzję tych anglojęzycznych White Dwarfów, że o Jezu, zajebista robota, fajnie, nie muszę tego gówna kupować. Tam ludzie odpisywali takie, a po angielsku, nie, oczywiście, no bo trafiało to tam gdzie indziej, ale rozbawiło mnie to, że tak po 9 latach nagle odkopałem jakiś taki nekroposting, zrobiłem, nie? Koleś pewnie siedzi teraz na kiblu, nagle, o Jezu, dostałem powiadomienie na komentarz sprzed 8-9 lat, what the fuck. No, ale 500 numer, no to jest taki trochę, to jest duża liczba, 500 numerów, 500 magazynów wydać, niezależnie od tego w jakim formacie, to jest kurde jednak osiągnięcie, nie? Ciągnąć firmę przez tyle lat. Znaczy wiesz, trochę se liczby podbili przez ten czas, jak był dwutygodnik. No nie? Tak, ale to nie było przecież oczywiście robione po to, żeby sobie podbijać liczby, nie? Tylko... Nie, to byłaby już, wtedy to już była typowo broszurka reklamowa. Tak, bo to nic, tam nic nie było. To było cienkie, taką kiepską okładką. Nie, nie, okładka nie była kiepska, okładka była sztywna, mój drogi. Półsztywna, no taka... No... Nie, zgodzę się z tą. To okładka była właśnie bardzo sztywna, to było, okładka to była jedyna rzecz, która trzymała ten magazyn w kupie. No tak. No. Natomiast papier był taki sam, wszystko było takie samo. Ale ten poczynił inwestycję w dwa spinacze? Czy jeden? Chyba dwa spinacze, albo trzy nawet. Ale ten, nie, ale tam nie było nic, wiesz, ani lore, ani jakiś misji, tylko po prostu, ej, to wydaliśmy, zobaczcie, to jest fajne, wiesz, jakiś tam taki lore snippet. Dokładnie było to, co na Warhammer Community teraz jest. No wiem, czy szwagier miał... No i czasem jakiś paint splatter się trafił, nie? Ale tak, żeby... Może, no, może było. Dopiero coś. Jak wrócili do formuły grubszego, to się właśnie, nie wiem, lore artykuły, fragmenty opowiadań, jakieś takie rzeczy wróciły. Ja tu na przykład mam teraz, leżą cztery White Wolfy, bo czytam opowiadanie, które jest przez cztery numery, nie? Mhm. Które jest dobre o dobrym opowiadaniem. I teraz, moim zdaniem teraz, White Wolf jest tym magazynem, który powinien być, który był kiedyś. Okej, pokazujemy... Właściwie nie ma pokazywanych nowych modeli, które wydaliśmy. Od tego jest Warhammer Community, tam jest... Tak was mobilizujemy do grania, bo jestem Warhammer Banker, są misje, kampanijne rzeczy, lore, battle reporty, historie, battle reporty, malowanie, tam nie ma nic sprzedażowego. Tu jest mamy sprzedaż. Znaczy nie, nadal chyba, znaczy, przyznam, że już od dawna nie czytałem, ale nadal masz chyba release this month, tak? Nie. Nie ma w ogóle nie ma nic co wyszło? Takiego. Nie ma nic takiego. Aż dziwne. No, nie ma nic takiego. Nie ma. No chyba, że mówią o nowych rzeczach, które na przykład, że jakaś jest armia, która właśnie teraz wyszła. Znaczy nie? Podejrzewam, że jest to opakowane w taki sposób, że masz jakąś kampanię czy jakąś misję pod nowe modele. Czy nie ma. Masz na przykład zasady do nowych modeli. Na przykład tak ostatnio, co były, zasady do dwóch band Skiltima w White Dwarfie. Że możesz sobie kupić podstawkę, a jeżeli chcesz te modele sobie skompletować z innych modeli, czy te bandy z innych modeli, to masz tam zasady. Mhm. No dobrze, to mamy innych White Dwarfów starych, tego pamiętam. To też jest... pamiętam, tak.
Tych dwóch nie pamiętam, powiem szczerze, że nie kojarzę ich. No ale 500 numer, no i ten arcik, który tam jest zrobiony przez jakiegoś, nie pamiętam kogo, jakiegoś znanego w miarę malarza. Z takich, ale nie widzę tutaj, żeby było celebrowane. Był chyba artykuł osobny. Pamiętam, że nie podają nazwisk. Nie, podają, nawet było zdjęcie z nim. Było zdjęcie z nim na, tylko że chyba na Facebooku, wiesz? Dobra. Lećmy sobie dalej. Warlock Engineer. Tak, nowy charakter. Do nowy Karakan. Myślałem, że powiesz, nowy Karakan. Okidoki. Fajny. Bardzo fajnie pomalowany, tak grimdarkowo. Dobra, jego karta, to nam nic to nie zamiast mówi. Zamiast papugi masz szczura na ramieniu. Tak? No zobacz. Gdzie ty widzisz szczura? No z tu. Co? A, faktycznie, to jest głowa, to jest dupa, okej. Jak powiedziałem, że na ramieniu, to... Na nie, ale szukają głowy gdzieś, nie? Czekaj, no. Szukają gdzieś głowy, ale teraz... A tam był tyłek szczura. A tam był tyłek. Ja mówię, co to za... Małego słonia mam, to jest jakieś duże ucho. Nie, ale całkiem fajnie skończył. Nie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Podoba mi się ta lupka taka wygięta. Nadal działa, tak spokojnie. Peryskop. Tak, nadal działa, spokojnie. Tak, który w chuj mu daje, 2 cm. Jak skomplikować sobie robotę. I tak ma łatwiejsze zadanie niż kolej z mechaniką na szczudłach. Tak. Muszę do ciebie strzelić, ale poczekaj, muszę sprawdzić, czy się utrzyma w ogóle. Muszę rzucić na utrzymanie. Dobra, tutaj nie wiemy, co to są zasady, nie będziemy się wczytywać. Hero Infantry Chaos Caven Scryer. Ten klan, tak? Scryer. Tych właśnie technicznych mocno chyba. Tak, bo są te, nie wiem, 3 czy 4 największe. Molder, Scryer, Pestilence i ten jeszcze jeden chyba. Ten taki standardowy, ten Ultramarinsi Skywenu. Albo Black Legion Skywenu. No. Dobra, pyk. No i przechodzimy sobie do władcy. Całego jednak artykułu, bo słuchajcie, coś, czego w sumie już dawno nie było. Nowe modele do Middle-Earth. I to nowe modele do bardzo fajnej, starej, niszowej armii, do Arnoru, czyli Królestwo Północy, zanim upadło. A właśnie, przypomniał mi się, jak się nazywa ten, bo oglądałem teraz właśnie z dzieciakami Władcy Pierścieni. Jak się nazywali ci kolesie w takich złotych hełmach, to królestwo, które we Władcy Pierścieni tam byli tylko przez chwilkę. Easterlingowie, o Jezus Maria, no właśnie. A tu masz, jak pamiętasz, w drużynie Pierścienia trafiają na Amon Hen? No na tym wzgórzu, co na Zgule atakują i dźgają. No to była dawna strażnica Arnoru. Mm-hmm. Kiedyś na północy też Dunedainowie rządzili. Mm-hmm. I królestwo, na południu miałeś Gondor, na północy miałeś Arnor. I były stare modele w metalu już tam, nie, sprzed 20 lat chyba, piechoty Arnoru, mm-hmm, i tam któryś karakterów, czy tam króla generikowego i tak dalej. A teraz pierwszy raz mamy kawalerię. Nie musisz konwertować innych, na przykład, nie wiem, Rohanu czy Gondoru i wstawiać ciałka Arnoru, tylko będą normalnie. A co, myślisz, że rozszerzą to do jakiejś takiej większej... Ciężko powiedzieć. Nie wiem, bo nie czytałem artykułu, szczerze mówiąc. Ale fajnie, że coś wychodzi, tak? Gdzieś tam jednego stażystę dali na... Ale musieli pokazać, że będzie jedna dzida z flagą, bo oczywiście na zdjęciach nie pokazali, albo ten koleś ma flagę, ale... A to nie jest jakieś, wiesz, zajawka jeszcze czegoś innego? Tak, the only new thing on the horizon. Czyli będzie coś jeszcze. Jeszcze coś. Czy będzie coś jeszcze? Czy możliwe jakiś dowódca albo coś w tym stylu, no bo ma flaszkę. Flaszkę. Może jakiś generikowy charakter. Chciałem zdrobnić flagę i powiedziałem, ma flaszkę. Ma flagę. Małą flagę. Flagierkę. Spoko. No dobra. Lecimy. I zawsze mi się to, tylko powiem, kolorystyka podobała. Fajnie wygląda srebrny armor z zielonymi i tymi, nie? A Rohanu nie można tak malować? Rohan to jest bardziej zielenie, brązy, czerwienie, nie? Mhm. No dobrze, przechodzimy do następnego artykułu. I tutaj mamy już Horuzję Heresa i Shadrach Meduson. Tak. Bierze cię na cel. Postać, która długo, długo miała zasady i długo, długo nie miała modelu. Mhm. I fajnie odwzorowany. Jak pamiętacie go z okładek różnych książek, to fajnie wygląda. Powiedziałbym tak. Model super, tylko nie podobają mi się nowe Mark III. No właśnie, bo tak jak on ma bardzo mocno zmodyfikowany. Ma, tylko że plecak jest nadal ten kiepski, moim zdaniem, tak? Wolałem te z Burning of Prosper. W sensie, że tutaj takie te... No inaczej po prostu wygląda. Ale ręka mechaniczna, to jest, on jest kim? On jest Iron Handem. On jest takim...
Boże. Przywódca Shattered Legions. Którego wodza tak wydupcyli historycznie sprzymierzeńcy? On się wysforował do przodu i za mną. To trochę jak ten, trochę jak William Wallace w tego w Braveheartie. Ale był jeszcze jakiś historyczny przywódca, którego tak sprzymierzeńcy wydupczyli. Po prostu stwierdzili, że no to co on robi jest niedobrym wykorzystaniem zasobów ludzkich oraz technicznych, sprzętowych i po prostu został pozostawiony no, na śmierć w takiej szarży. Ja wam powiem, co mnie wkurza. Ma przycelowane oko, a broń jest tutaj z boku. On w ogóle nie mierzy przez... No naprawdę, mogę trafić. Mogliby się postarać, że wiesz, ta ręka jest jakoś zbieżna, aligned, no. Zbieżna, a nie tutaj ma ręka, a tu broń, nie? A poza tym... Tak, to racja. Okej, no dobra, w sumie w hełmach Space Marine nie muszą mierzyć, nie? No ale on nie ma hełmu. No właśnie. Albo nie. Jakby miał bioniczne oko chociaż, nie? No nie? Cokolwiek. No. Ale to myślę, no bo tutaj że... na tym ujęciu to widać, nie? Że broń, tutaj masz oko, a broń jest w tutaj ma linię, czyli ma dokładnie do jego barku. No trzeba by mu skręcić rękę jakoś bardziej. W nadgarstku, gangstersko bardziej zrobić, będzie. Shadrach Meduson, the real gangster. Ale ogólnie sam model jest bardzo fajny. Nie, no mi się podoba. Tutaj jakieś technologiczne rzeczy ma po tym, w tym płaszczu, czy co to jest? Coś mu tu zwisa, w tym płaszczu się zawija chyba, nie? Wiesz co, to są chyba te mecha dendrites. Mogą być. Tak, bo to ma tą łapkę taką, tego... Servoarm. Ale fajnie złożony, nie? Fajnie to wygląda. Tak. W spoczynku taką. I że masz dwie dysze, bo... ma większy pobór mocy. No tak, bo to pewnie musi jakoś niezależny system. Jeden jest od niego, a drugi jest od pewnie tych wszystkich wspomagaczy. I jeśli się nie mylę, on też miał bioniczną nogę chyba, ale nie jestem pewien. No, ale przykryto to zbroi, armorem pewnie. W zbroi to nie musi być widoczne. Na pewno lubi granaty, bo masz 4. Albo nawet 5, jak tam z tyłu. Dużo tego jest. Dużo, dużo. Ale bardzo ładnie twarz zrobiona, czy fajnie wyrzeźbiona twarz. W stosunku do artu, no. Tak, patrząc na art, zgadza się wszystko, nie? Trochę mi przypomina tego kolesia z Peaky Blinders, nie wiem dlaczego, ma takie tutaj, szczególnie ten... Fryzurę. Tylko szerszy, tak. Nie? Możliwe, no właśnie, przez fryzurę może, no. No i pierwsza poza tym Ferusem Manusem chyba postać. A przewinie jeszcze na samą górę, jak z przodu jest. Ma małe taktyczne kamyczki, na których nie stoi. O! No ale to herezja Horusa jest. No. To wiesz, tam chyba nie było. Tam jeszcze, nie, Imperium nie doszło do tego mechaniku. Nie odkryli Tactical Advantage, który daje skałkę. Że można na palcach się podnieść. To dopiero Gulliman spisał w Kodeks Astartes, że tak. Trzeba się opierać. Ale dopiero po tym, po starciu na Kalf. Tak. No, model na plus ogólnie. Fajnie, że w końcu Legion, który bardzo długo nie miał modeli, dostał w końcu jakiś model charakteru. Mnie cieszy, że mu przedziałek zrobili tak. Ewidentnie widać ten przedziałek tutaj. Trzeba go nie zapaprać w tym, łoszem. Będziecie malować głowę. Dobra, coś do herezji mamy jeszcze? Mamy dużo. Jeszcze. Hibukan. Ten, co myślał, że Horus jest fajny, ale Jagatai Khan mu uświadomił, że jednak nie. Przypomniał mu. I był nawet na okładce książki. I świetnie odwzorowali ten face paint właśnie tak, z tej okładki. Tak, no bo to są... On jest przywódcą Sagi Armazan, czyli tych, co założyli loże... Mazdan Pazdan. Założyli loże i chcieli zdradzić Whiteskarów na rzecz Horusa. Nie zrobili tego ostatecznie. Znaczy, zostało to stłumione w zarodku. I stwierdzili, że dobra, jednak źle robiliśmy. I poszli na no, coś w stylu karnej krucjaty, tak? Że idziemy bić heretyków, dopóki sami nie zginiemy. Tak? No tak, są taką karną jednostką, którzy mają zrobić suicide by suicide mission. A, Sagi Armazan, no to o tym mówisz. Tak jest. A ty co powiedziałeś? Mazdan Pazdan. O, co to jest? Nie no, kiedyś się tak, wiesz, śmialiśmy się z nazewnictwa i ktoś tam wrzucił. Coś takiego. Ale ma świetny ten face paint tutaj zrobiony. Hełm też jest bardzo fajny, podoba mi się. Tak, tak, bo oni mają w ogóle fajną stylistykę tych zbroi. Spiczaste buty do jazdy konnej. Trzeci bohater? To jest ten Terminator, ich, tak. Ten szef Terminatorów. Chin-Ha on się nazywa. Jest chyba ten ich, nie Stormseer, tylko... Tak, ten, to dobrze mówisz, Stormseer, ten główny. Ten, co się go lubi w książkach, bo jest fajnym gościem. Nibu Khan? Nie.
On nie jest kan. Ten, co się go lubi. Nie, bo on jest taki naprawdę likable character. Tak, i ten on ma jest też trzeci, dużo... no i Jagataj czwarty, powiedzmy, tak? Tak, że Whitescarzy mają akurat, jeśli chodzi o, postaci imienne, to mają dobre. I mają też generikowego chyba, tak, obu Centuriona, mają. No, i w Terminatorce, i w zwykłej. Także fajnie wyglądający bohater i fajnie też dynamiczny poziom. Takiej nie... Jedyne co, to na cholerę ma te frędzelki przy szabli. Ale podoba mi się, że on trzyma ten miecz tak jakby, wiesz, przymierza się takiego... Tak. Dwuręcznego ciosu. No, a ciekawe, czy z tym, z Horusem Maksymandem go można jakoś sparować, bo on zrobił mu The Chogorian Shave. Odciął mu twarz. Jest, w książce jest opisane, że Horus Maksymand widzi po prostu, jak faceplate mu odpada i coś jest w środku. Okej. Okay. I potem mu to, przysztukowali mu to, ale nie miał mimiki przez to. Tak? Miał, wiesz, miał poparaliżowaną twarz, jak trochę jak Stallone, nie? Tylko całą, a nie policzek. Tak, i ma takie, wiesz, ma wszywki takie. Nie wiem, czy na modelu jego... Ja, to będziemy go omawiać, ponieważ też jest zajawka. Tak. A, okej. Okay, okay. Dobra, to idźmy sobie dalej. I co tutaj mamy? Plant Your Flag with Legion, czyli dodatki do Iron Hands. Command Squad. Iron Handsowy, tak? Iron Warriorowe. Iron Warriorowe. Znaczy inaczej, ogólnie... To są pomalowane w Iron Warriorowe, ale tak, chyba... Ale to jest upgrade pack ogólnie Command Squadu. Tak, i do każdego Legionu można go zastosować, tak. Tylko tu akurat mamy wizualizację... Przykładowo jest, tak, czwarty Legion. Dokładnie, w Iron Warriorów. Spojrzałem na żelazne ręczki i powiedziałem Iron Hands, no super. Znowu wyjdę na ignoranta. No. Ja po prostu się mylę. No i tutaj mamy przykładowe te... Champion. Zastosowanie tego, tak? Super. Nie ma nadal skałek. Ty, ale czujecie, jak zrobili upgrade pack i dorzucili kilka skałek? Tylko skałki, albo tylko skałki. Tak jak było Citadel Skulls, to powinno być Citadel Tactical Rocks. Rocks, no. Ej, ale to można by zrobić takiego spufa takiego, nie? Pudełko im zrobić. Na 1 kwietnia im wysłać. Szwagier, odpalaj Photoshopa. Tak, dokładnie. No, tu masz przykładowo posklejany jako i pomalowany w Imperial Fistów. Iron Fistów. Imperial Fistów. Iron Fistów. Iron Warrior, Iron Hands, Iron Scarsów. Iron Scarsów. Iron Scars. Sons of Iron. To już brzmi jak te Successor Chapters, bo oni takie mają czasami przemieszane. Iron Marines. Emperor's Iron to tak się Iron Ravens. Kojarzy, wiesz. Iron Ravens. Of War. Of War. Iron Guard, przepraszam, powinno być. No. Syny Horusa. Iron Sons. Sons of Iron. Iron Maiden, Iron no, także widać, że można w każdym fajnie, fajnie. Pomalować. Trochę mnie... Nie, tylko w te cztery. Reszta nie jest kanoniczna. Ale trochę mnie, trochę mnie boli, że te tarcze są takie w cholerę grube. Nie? Czy ja wiem, że to jest ograniczenie plastiku pewnie, ale no trochę takie, trochę za grube mi się wydaje. Ja bym wolał mieć grubą tarczę dzisiaj. W sumie. Przepraszam. My point is mute. Nieważne. Ale wiesz co, ogólnie jest nie, taka nie. Jednostka chyba jest też, akurat Imperial Fiści mają taką Wardens czy coś takiego, ale mają też Sword Brethrens, co mają te Combat Shields, takie małe. Aha. Oni są takimi protoplastami tych Black Templarów. Black Templarów. Oni mają miecze i mają właśnie takie małe tarczki. Tarczki. No to... Zarodkowe. Tarczki i flaszki. Tak. Także myślę, żeby można z tego boksa skidbaszować taki oddział, jakbyście akurat nie chcieli wydawać na Forge'a. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Pup. No i mamy Little Horus Axe. Jest. Przyszyta morda. Ale ma mimikę, więc nie kanonicznie. Chyba, że zawsze ma tą minę. Że ta mina mu została. Permanentna. I jak mu się oczko wylało. Bo on robił tak. I nie może gęby zamknąć. Cały czas stróżka śliny. Nie? A mama mówiła, nie rób tak, bo ci tak zostanie. No i zostało. No. Hibukan dopilnował, żeby mu zostało. Ale czemu ma podbite oko jeszcze takie? Nie? Nie, no bo mu się wylewa. No, tam się nie przyjęło. Nie ten. Infekcja, bo się nie przyjął ten przeszczep. Ten soczewkę źle włożył brudną. Ej, też nie ma skałki, nie? Jest tutaj, ale nie stoi. No, ale nie stoi. Nie stoi na niej. Ale nie wiem, czy teraz kolesie od malujących herezję Horusa mówią, ale nie ma hieroskopki, weź tam dorzuć jakieś kamyczki. Wiecie co, nie wiem, czy to jest kwestia może tego, że ostatnio synowie Horusa dostali dosyć dużo tych charakterów, takich ważniejszych powiedzmy, jak właśnie mały Horus i tych takich lokalnych, nazwijmy to, jak ten taki River Captain czy coś takiego, co był w parze z tym Imperial Fist Terminatorem, z tymi wąsiskami. Nie wiem, nie kojarzę. W starterze. Tak. Zaczynają mi się trochę zlewać ze sobą, bo mają prawie identyczne hełmy, każdy ma oko Horusa na klacie, tak
kumam, że oni muszą być w podobnej stylistyce, ale mam wrażenie, że się nie wysilają za bardzo skalpterzy, jeśli chodzi o różnorodność. Znaczy oni będą fajnie ze sobą grali jako armia i tak dalej. Ale znaczy, wiesz, jak grasz armią, to też nie kupujesz sobie wszystkich tych charakterów, tylko dwóch na przykład. No. Tak? Tak, tak. Albo możesz po prostu ich na bicy przerabiać. Albo tak. Drogie, co prawda, ale no... Jedna rzecz mnie zawsze męczy i zawsze tak siedzi mi z tyłu głowy w modelach, które mogą mieć hełm albo go nie mieć, że nie ma jakiegoś takiego bicu, takiego interkonektu, żeby móc gdzieś ten hełm, który on ma zdjęty, przyczepić mu gdzieś do szmat. I już pomijam, że bym musiał sobie go jakoś zeszlifować. Ja wiem, że to mogę zrobić sam, nie? Ale że fajnie by było, jakby było gdzieś, że jest miejsce, którym możesz sobie go zawsze przyczepić i po odcięciu albo wydrążeniu środka, czy nawet po prostu w przecięciu i pomalowaniu na czarno tego wnętrza, że możesz przyczepić mu ten hełm jakoś do pasa. Na przykład można by to bardzo łatwo zrobić, w miarę łatwo to zrobić, gdyby hełm był na płasko, tutaj jak się kończy hełm, na płasko i miał w pustkę, dziurkę i albo robisz, wklejasz coś tam, albo główka jest, wiesz, że wklejasz główkę na taki wypustkę, albo coś gdzieś masz przyklejone, przyklejasz to i dopiero hełm do tego. Że wiesz, tym zamknięciem przyklejasz, nie? Wiesz co, jest kilka odwrotnych sytuacji, na przykład Fafnir Ran, ten z dwoma toporami. No. On ma na plecach ma tarczę i przy tej tarczy ma swój hełm przytroczony, ale on jest przywiązany takimi paskami. Aha, czyli w drugą stronę nie można. I nie możesz mu właśnie odciąć tego tarczy i zamontować. Musisz po prostu albo go odciąć całkowicie od tarczy i jakiś inny hełm próbować. Znaczy, no bo Space Wolfi nie noszą kasku, bo w kasku im staty spadają. Węch tracą, nie? I tak dalej. No ale wiecie, to jest taki detal, który jest ciężko do... Ale samych... tak, wiem o co ci chodzi. Fajnie by było, jakby tak można było zrobić. Tak, to by było spoko. Znaczy, ja powiem tak, przy tych nielicznych charakterach, które miałem i miały dwie opcje główki, nie wiem, Gulliman na przykład, czy tam, no były jeszcze jakieś tam inne, po prostu magnetyzuję. Ale gdzieś w sensie głowę za mnie. Tak, tak, tylko tą drugą głowę gdzieś musisz trzymać, nie? Żeby ci nie zginęła, bo to jest malutki. Na przykład gdzieś możesz pudełeczko ze wszystkimi pudełko. Głowami. Wszystkimi... Dokładnie. Tak jak są na drażetki, takie pudełko i tam, co to masz? Głowy. No. Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo na przykład, dlaczego mi to teraz przyszło do głowy? Zwróciłem uwagę, że... Co? No przyszło ci do głowy. Tak. Bo składając krutoksy, kolesie mają, jest opcja, każdy krut, że może trzymać pistolet. I na wyprasce masz ileś opcji, że może, czy ileś tych pistoletów, ale masz pistolet, ale jak wybierzesz sobie opcję bez pistoletu, to masz też kaburę pustą i z pistoletem. Mhm. Więc jak weźmiesz mu pistolet, to możesz przykleić gdzieś dodatkowo to... pustą, a jeżeli mu dasz dzidę, to możesz mu z pistoletem przykleić. To ja wiesz co, w podstawowym boksie taktycznym są chyba dwie puste kabury do herezji. Mhm. I są reszta kabury z tymi z rączkami, po prostu jeżeli miałem tak, że mieli pistolety w dłoni, to wycinałem po prostu. No tak, tak, tak. Ale masz, ale, no, ale trochę więcej roboty. No. Ale miałeś opcję, tak. Dobrze. Co dalej, szwagier, będzie? Coś herezja dalej? Czy... Nie, Necromunda. Necromunda. I tutaj mamy kolejny model do skavenów. Tak jest. No jak nie? No zobacz, to jest ten, co się śmieją, ten plague'owy. Tylko, taki. Że to z Fallouta jest, bo ma dwie głowy. Tak. Ja. Ale oni tam robili, klan Mulder robił takie różne... A propos Fallouta. Przypomniało mi się, aż parsknąłem śmiechem, pierwszy raz jak Gekon do mnie podbiegł w Falloutie New Vegas, że zapomniałem, że on na dwóch nóżkach tak biegają śmiesznie, tak tuk, 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 tuk. Raz, że byłem wystraszony, bo mnie zaskoczył i nagle coś mnie atakuje, muzyka się zmienia, mnie atakuje, a dwa, że tak parsknąłem śmiechem, jak kurde to mogło, jak ktoś stwierdził, że to będzie przerażające, że nagle Sorry, no nurglingi też nie są przerażające, ale jak do siebie dobiegnie, to umierasz strasznie, nie? Strasznie chyba. Strasznie, tak. Strasznie i strasznie. No dobra, zobaczmy sobie na tą zaganiaczkę szczurów. Jak ona się nazywa? Ona jest nowym modelem do Untamed Beasts, ewentualnie Dark Oath. No, trochę zbyt techniczną tą ramę. No, dzidę zmienisz i... I rękę, zobacz. Bo to chyba ona zostawiła sobie rękę, okay. Która mu jej odpadła. Tutaj sobie nosi chyba swoją rękę. Tak, bo gdyby nie ta ręka, no i ten pistolet nawet pasował, powiedzmy. Pistolet jeszcze taki flintlock, no, taki by się tam... Ukradła nadał. Krasnoludom, karadronom. Tak. Gdyby nie ręka, to ewidentnie model do Warcry'a byłby. Chyba, że jest to ręka spalinowa. Znaczy, ale zobacz, ona ma... napędzana tym parą. Ale zwróć uwagę, ona nie ma ręki. Nie a ma na plecach miałeś blok silnika. Tak? A tutaj ma swoją dłoń, nie? Tu ma swoją dłoń na pamiątkę. No bo ten... I ma kamuś. Zapomniała się przy szczurze i obciął. Niech się zgada z Horusem Aksimandem, to skieruje ją do chirurga, który jej to przyszyje. Ale nie ma przed ramieniem, więc tak mi przyszło. Króciutko, jedna ręka tu, druga tutaj.
Dobra, nie mamy szczurki. Ten koleś ze Strasznego Filmu 2. Chwyć moją silną rękę. Szczurki. Szczurki są spoko. Przerośnięte takie szczuro... Co to, jak to się nazywają? Giant raty po prostu. Waste and Się wysilili. Waste. A to nie jest copyright friendly. O właśnie. Ktoś chyba, wiesz, poleciał z roboty za to. Co się ostatnio... A, słuchajcie, bo polecam w ogóle podcast pod tytułem Jugs. J-U-G-G-Z. Cycuchy. Jest to podcast, tam jest Peachy, Luis i Rob. Troje byłych pracowników GW. I mówili o książkach do Necromundy, o lore. Ja nigdy nie czytałem lore Necromundy, zwłaszcza w oryginale w jakichś tam książkach. Że ktoś, kto pisze te książki, zawiera w tym lore takie jabs, się mówi, tak? Przytyki do polityki GW. Tak? W sensie nabijają się z jakiegoś tam FOMO i tak dalej, różnych takich rzeczy, ubierając to w szatę loru Necromundy. Czyli wróciliśmy do czasów, znaczy oni nie, ale my wróciliśmy z tym do czasów, kiedy... Cenzura była i nie mogłeś pisać wprost. Tak, nie mogłeś pisać, to chciałem powiedzieć właśnie, że cenzura była i nie mogłeś pisać wprost, więc autorzy skrywali tutaj wszędzie, każda książka, jak się teraz wróci do polskich książek, niektórych, nawet przygodowych, to tak, tam są jakieś takie właśnie przytyki. No, gdzieś ktoś mi kiedyś mówił... Zajdla że... niektóre książki, że przeszły w ogóle. To jest o Jezus Maria, tam ładne, wiesz, po prostu... Nie my te chamy musiały w tej... Stary, ale co lepsze, przeczytasz sobie Limes Inferior. Co to jest? To jest książka, futuryzm, tak? Trochę dystopia, że masz takie karty chipowe, gdzie masz swój social score. Na przykład jeżeli tam nie miałeś mandatu, wszystko robiłeś dobrze, to możesz kupić sobie więcej rzeczy i fajniejsze rzeczy. A jak robiłeś źle, to masz gorsze, nie? Dokładnie to jest teraz w Chinach. Tak. Żywcem. Jeżeli dobrze pracujesz, nie spóźniasz się, nie masz mandatów i tak dalej. No właśnie. To jest teraz coś, co koleś pisał jako dystopię, a w tym momencie to jest IRL. Tak. Ale to w latach, kiedy pisał? 70, no 80. Jest ten fighter MMA, który no, chciał pokazać, że te wszystkie, wiesz, tradycyjne chińskie techniki, wiesz, masowania powietrza wierzchem dłoni, no one są słabo skuteczne, jeżeli chodzi o taką obronę, jakby cię ktoś napadł. Więc po prostu wpieprzył paru takim mistrzom. No pamiętam, było coś takiego. No to nie to, że im wpieprzył za, wiesz, za Tesco gdzieś. Nie, tylko to były ustawiane walki. No bo nadal wierzyli. Grube bęcki dostawali, także próbując tam, nie wiem, umasować powietrze, nie są w stanie zatrzymać ciosu pięścią w twarz. To go tak zgnoili, że nie jest w stanie chyba podróżować pociągiem, metrem i samolotów nie jest w stanie brać na te walki, więc musiał dygać autobusami wszędzie. I jeszcze mu kazali ten, w jakiś występować takim jakby facepaincie tradycyjnych chyba chińskich klaunów, czy coś takiego. Gościa tak, państwo go tak zgnoiło za to, że... Ośmiesza podniósł rękę na kulturę chińską. Tak, no. No, to fajnie. Masakra. Ładnie się tam bawią. Ale były też takie odcinki Black Mirror, nie wiem, czy kojarzysz. Oglądasz chyba serię? Tak. No to tak, wystarczy, tak. Żeby włączyć wiadomości w Chinach. Tak, że laska wysiadając z taksówki, kole daje kolesiowi ocenę, nie tylko usługi, ale też jego jako człowieka, nie? Że, no, takie dystopia, dokładnie. No dobrze, Right Connections i tutaj fantastyczny model z makaronem w koło szyi i lekarz. Jak to się nazywało? Mechanik sędziowie? Nie, tak. Może jest taka falbanka. Żabot. Żabot, masz rację. No jest taki trochę... stylizowany na napoleońskim, bo ma te bufiaste rękawy tutaj, ma spodnie, właściwie kalesony, ta ręka paski. I noga nie pasuje trochę. Mechaniczna no, ręka i noga. No bo to nadal Warhammer. No. Nadal Necromunda. Ale bardzo fajne modele. Ja bardzo lubię te takie wyraziste. No idealne modele do prowadzenia sobie jakiejś kampanii, nie? No bo to są, możesz ich wynająć, tak? Super sprawa. Fixer. Tak? No ogólnie Necromunda daje radę z modelami, jakby nie patrzeć. Może powinniśmy zagrać sobie w Necromundę, wiesz? Powinniśmy coś, zrobić jakąś kampanię. Bo ja bardzo zazdroszczę ludziom, którzy... To się nazywa kryza. Kryza, sorry. Okay. A to co to jest żabot? Żabot to jak masz takie podobne coś, ale w tej, no...
przedniej części koszuli na... A, to takie mniejsze, takie, to jest takie tu małe. Tu masz takie, wiesz, no, wyobraź sobie tradycyjnego takiego wampira w tych ciuchach takich dworskich. Ja bardzo zazdroszczę ludziom, którzy mówią na przykład, że grają w kampanię jakąś od tam 2 lat na przykład. No. I grają sobie tam raz na 2 miesiące, się spotykają, wiesz, spędzają na przykład 12 godzin, grają sobie kampanię, a później siedzą 2 miesiące i spisują sobie rzeczy i piszą sobie do tego lore. Teraz jestem na takiej grupie na Facebooku, wiesz, tam Epic Gaming Tables, coś tam, coś tam, coś tam. No i koleś ostatnio rozjebał bank, po prostu pokazuje swój szopkę, którą sobie przerobił na space. No tak jak jest mój garaż, tak wyobraźcie sobie, tak z 8 razy dłuższy, szerszy w tą stronę. I miał miejsce do grania w RPG, miał 4 stoły pełnowymiarowe, takie fuj wielkie. I na jednym stole na stałe mówi, że od 2,5 roku gra z kolesiami w jakiś taki system, gdzie tymi kartkami się gra w jakąś drugą wojnę światową. Kampanię jakąś, nie wiem, jakąś bicę pod czymś sobie rozgrywają. Od 2,5 roku spotykają się co miesiąc na 12 godzin i grają, nie? Okej. Okay. Raz, że kumpli mieć takich, którzy mają tyle czasu, żeby się spotykać z tobą i tak, wiesz, na tyle regularnie. I wiesz, i to ciągnąć tyle czasu, nie? Masak. Nie otwierać drzwi, nie rób przeciągu, bo skasujesz save'a. Tak, no też musi być. Nie, bo też jakieś tam cięższe te tokeny, ale w ogóle pokoje, jakie tam ludzie pokazują, to ja ze swoim małym... Kurde, no jakbym miał miejsce, to też bym sobie coś zrobił, no ale no w bloku... No nie, no w bloku to musiałbyś komóreczka robić, nie? No. Komóreczka to komóreczka. A rozważam, serio, rozważam. Tak? A masz komórkę? Mam komórkę lokatorską, tylko bym musiał drzwi wymienić, uszczelnić, grzałkę jakąś wstawić, ogarnąć wszystko, nie? No ale wiesz, ja zawsze się o tym myślałem w ten sposób, nie mówię, że w bloku, ale na przykład tak, dlaczego robię to tutaj, a nie czasami się w pokoju zamykam na górze? Czy jakiegoś innego zupełnie miejsca? Bo miałem też przez krótki okres czasu taki pomysł, żeby sobie kupić taki pawilon szklany, i żeby mi go tutaj dźwigiem przywieźli, postawili go tam w rogu działki. Widziałeś odcinek Kapitana Bomby, gdzie koleś siedzi w szklanym domu? Nie. Czeska sauna. Jestem właścicielem tego szklanego domu od 5 minut. Nie mogę to już wytrzymać. Co chwilę puszczam bąki. A gorąco jak cholera. Nie, to nie o tym chodziło. Chodziło mi o to, żeby mieć jakieś miejsce, gdzie będę miał ciszę i spokój, bo... Ja pierdykam. Bo chciałem mieć odrębne miejsce, no bo jak miałem na górze, to mi dzieciaki cały czas latały. Jak coś nagrywałem, to musiałem je przy... Co? Wilku mowa. No tak. Dobrze, że tu nie latają. No nie latają, ale wiesz, miałem tak, że na przykład latały, bawiły się na korytarzu i ja nie mogłem czegoś nagrywać. No tak, 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 jasne. I myślałem, wiesz, kupię sobie taki pawilon, patrzyłem nawet na ceny, już miałem tak, wiesz, pomyślane, że wezmę, wytnę wszystko, ale... Trochę mnie wkurzało to, że będę z dala od domu jako tako, nie? Że będę musiał wychodzić z domu, żeby coś zrobić. No i to jest ten dla mnie minus, że muszę się oddalić. Dlatego garaż, otwieram drzwi i jestem cały czas w domu technicznie. Nie? Dobrze, lecimy sobie dalej do kolejnego newsa. Może też Necromunda? Nie, Blood Bowl już. Inna gra, jak to się nazywa? Jak ona się nazywa? Specialist Game. Tak. Gwiazdor do gnomów. Ma flaka, ma wędkę. Flaka piłki na tym, na wędce. Z gałęzi, nawet liści nie urwał. I haczyk z gwoździa. Haczek z gwoździa i ta linka to taka, że chyba by jej tak nie machnął tak łatwo. Taka gruba. No my są silniejsze, ale niż wyglądają. Sprytnie zrobione, zwróćcie uwagę, że piłka jest punkt zaczepienia na stopie i linka się jeszcze zaczepia o wędkę, że to się nie połamie tak łatwo. To bardzo dobrze, bo pierwsze pomyślałem, że co tu tylko jeden punkt styku jest, no to nieźle, to będzie się łamało, ale nie, przemyślano. No i grafika, która chyba z tego wyszła, czy grafika jest po obrazu, po modelu. Wiesz, to wygląda dosyć nowo. No, tak wygląda, więc... Może być tak, że grafika... Myślę, że najpierw był model. Jakoś tak, albo koncept. Tam. Rodney Roachbait. Star Player. Bardzo fajny, tu nie ma co dużo mówić. Bardzo ładnie pomalowany, zresztą bardzo, bardzo zielony, niebieski, wyciągnięty. Super. Widać, że tutaj do tych modeli się ktoś przykłada, elegancko. Czy ktoś ma pomysł i flow na ten taki, znaczy, z humorkiem? Specialist Game Studio to jest chyba dawny Forge w dużej mierze. Mm-hmm, dokładnie. Dokładnie. Dobra, lećmy sobie dalej. Jolder Fresh Breeze. Tak, gwiazdor do elfów. Zwłaszcza te Wood Elf Trumpki są spoko. Obraziłaś. Dobra. No tak, zapomniałem swojego znaku. Nagrywa się, nie wchodzić. Zapomniałem go powiesić. My bad. To moja wina. Może sobie zrób. No mam zrobione, tylko nie powiesiłem go dzisiaj, zapomniałem. No tutaj obrazek ewidentnie nie przedstawia dokładnie modelu, ale mina wesoła, nie? Ale tak, to ewidentnie wygląda jak taki nowy arcik, nie? Mhm.
Te buciki faktycznie. No centralnie jakieś Nike, nie? Po prostu. Mogliby wymyślić jakąś firmę, która sponsoruje właśnie stroje blodbowlowe. W ogóle takich sponsorów mogliby porobić, na przykład nie... Śmiesznych, no. No ta browarnia tego, jak ona się ma. Bookman's Brewery i jeszcze parę innych takich firm. No mają kilka takich, które mogliby od razu wykorzystać, nie? Dobrze, weźmy dalej i mamy... Wiesz, nawet by to fajnie wyglądało jako szyldy wokół boiskach, nie? Tak robią ludzie, wiesz? I właśnie wrzucają różne takie dziwne nazwy. Widziałem ostatnio, że nie Firestone. Nie, Firestone był, ale miał po prostu... Jakieś inne logo było zrobione. Te zamiast opon, te koła od bryczek? Coś takiego było, jakieś dziwne, nie? Okucia na koła od bryczek. Dobrze, co tu mamy, szwagier? Zajawkę pudełka do Warcry'a. Widzę, że jakieś chodzące drzewa będą. Jakieś duże, duże tereny będą. No, pozostają w Realm of Beasts. Czekajcie, przewinę napisanie modele. O, właśnie, chodzące drzewa. Chodzące, jedzące drzewa. Mhm. Creepy. Exclusive Warband Tomb. A ile drzew? To duże jedno chyba. Chyba tak, dobra. No masz Bone Reapers. Oscylla Bone Reapers. Centaur. Strasznie mi się to modele nie podoba. Ja w ogóle nie rozumiem tych modeli. O, te fajnie wyglądają. Piesełki. Te wyglądają spoko. Mhm. Nie, mi też jakoś nie robią totalnie. Znaczy jak na te modele, to wyglądają spoko, to są tak bardzo, bardzo mechaniczne. Stary, pomaluj je na srebrne i masz jakieś... Nekronów. Dziwaczne modele do Dark Mechanicum. A, bo tak. No to? Pomaluj to na metal. Coś w tym jest. No. Znaczy, wiesz, ogólnie idea Bone Reaperów jest taka, że Nagash zobaczył, że Sigmar sobie zrobił Stormcastów, stwierdził, że to jest dobre. I zrobił swoich Stormcastów, tylko zamiast sigmarytu, minerału, to zrobił z kości zbroje. Że jest kurde. Nie no, te psy mają takie brązowe, że chyba mają. Zdrapał z tego totemu, co go wycofali. Piechociarze, dzidy fajne. No, ta dzida mi się podoba, taka podwójny taki... Jak jednym nie trafisz, to na wszelki wypadek jest drugi. No ale ten jest... Nie, no ja w ogóle nie rozumiem, czy wiem, wyjaśniłeś koncept, tak? No wiem o co chodzi, ale nie podoba mi się. Są szkielety w zbroi ze szkieletów. Spojebane. Ale te pieski są spoko, te pieski wyglądają spoko, tylko mówię, ja bym je wziął i w ogóle ja bym te pieski pomalował na srebro, tu zrobił na czerwono, białe jakieś elementy i to by były psy z Cyberpunka po prostu, stare. Do Infinity na przykład. Mhm. No te ewidentnie są, to wiesz, pomalować i to są przydopasy Vashtora. No, do powiedzenia. Skrzydła bardzo podobne. Zamienić, tylko że mają jakiś flash, nie? Jakieś mięso. Zamienić. Wytniesz. Tak, albo zostawić po prostu, nie? Zamienić te kamyczki tutaj, albo pomalować jako, wiesz, śmietnik, nie? Albo jakiś po prostu, no, coś innego, nie? Mniej takie naturalne, żywe. Dobra, co mamy tutaj w drzewcach? U matko. Sylwanet z gniazdem szerszeni. Z dwoma gniazdami. I mackami. I fryzurą na poproszę z kierownikiem. Ale fajnie te w ogóle, one zakręcają za nią, nie? Jakoś tak. Zajebista. No te leśne elfy. Ja podejrzewam, że tu się trzeba dobrze przyłożyć do malowania, żeby one wyglądały fajnie. No tak, żeby odciąć mocno, nie? Żeby te ciałka im odciąć. Ten to sam koncept jest całkiem ciekawy. Nie podoba mi się ten macki. Duch z drzewa, nie? Znaczy ja wiem, że tu mają być takie, no, pnącza, tak. Jakieś dzikie róże, takie rzeczy. No właśnie, bo masz kolce, nie? Myślę, że to by lepiej wyglądało, jakby były cieńsze, a wiadomo dlaczego nie mogą być cieńsze. No, no nie, bo się połamały. No to typowo odriady, nie? Tak. Mhm. W starym Fantasiaku jeszcze były, więc... Mhm. No ale te duchy elfów wyłaniające się z tych pancerzy czy ciał z drzewa są fajnym pomysłem. Tak, no te są na przykład oba bardzo ładne modele, tak? Bardzo fajnie, szczególnie, że te ciałka i to takie bardziej elfickie, nie drzewcowe, fajnie jest to zrobione, że to jest jeden kolor, nie? A tu wszystko takie naturalne, drzewo to jest drugi kolor. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, coś jeszcze tu mamy? A, tu mamy to drzewo chodzące. No, wygląda dosyć creepy. A, trochę tak. I książeczka, Warband Briar and Bone. I to wszystko. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Mamy Adepticon Underworlds. Pudło Underworldsów. Winter. Czy to będzie już ostatnie pudełko Underworldsów? No, różne plotki są, nie? No ja właśnie słyszałem, że wycofują całkowicie system i nie będzie już...
Nie będzie już tej gry, po prostu. No jak na grę Games Workshopu, to chyba taką specialist, to jest chyba normalny life cycle. Wyszło w 17, mamy 24. Już koniec. To i tak długo. Styk nie mam już. No, to była fajna gra, no, po prostu. Było, było póki było, a teraz już po prostu... Znaczy, ja zamierzam do tego wracać, no bo mam cały Shadespire z dodatkami, cały Dire Chasm z dodatkami i jak najbardziej będzie można w to wyjąć z pudła i grać. Tak jak Wincu powiedział wcześniej, jak planszówkę po prostu, będziemy traktować sobie. To on jakiś schowany w ogóle. Tak. A czekaj, ma kogoś na barana. Tak. Master Blaster. Kultyści. Właśnie, Master Blaster. Zastanawiam się, jak to kultyści szło. Sigmara to są. Tak, w skrócie, nie? Ale zajebiste. No, Cities of Sigmar, nie? No tak. No. A, to jest to Kult Unberogen, o czym czytałem w właśnie White Dwarfie, było opowiadanie o tym. A. U. Flash Eaterzy. O, liść figowy. Tak. Bardzo subtelna cenzura łoniakami. A to kaczuszka taka do kąpieli, czy co to leży? Nie, no fajne. Fajne, brzydkie te modele. W sensie, no tak pozytywnie brzydkie. Zwłaszcza ta pani z tasakiem jest fajna. Tylko czemu nie pokazali ich na tym takim większej skali? No to jakieś ich karty, coś tam, ale nie. No właśnie, to jest coś, co mi się podoba w Cities of Sigmar, tak? Że świetne te modele są. Po prostu mi się podoba, cokolwiek nie wychodzi na razie ze Cities of Sigmar, czy dookoła, tak jak tutaj się okazuje, no mi się podoba. Tylko mogło być ich więcej, nie? Żeby można było... Bo oni, potwierdzam, oni dostaną pewnie jakieś swoje zasady do Sigmara, nie? Czy teraz już nie wiadomo? Ciężko stwierdzić. Ale w ogóle... Sytuacja jest rozwojowa. Tak. Ten tutaj taki, kurde, rzeźnik jakiś. Zarąbiście. Dobra, lecimy dalej. Coś jeszcze? Underworldsów? Nie. Teraz już mamy tylko i wyłącznie Old World. Krasnoludów. Dwarven Mountain Holds Battalion. Jeden nowy model chyba HQ. Tak? Pokażą go? O, tak. Tu pokażą go. Ale to jest, nie jest reedycja starego modelu, czy to jest po prostu zupełnie nowy? No tak, ale to nie jest w sensie, że zrobili, był taki model, tylko zrobili go na nowo, czy? Nie wiem, nie grałem w Fantasiaka Dwarfami. A to jest on foot, tak? Czy coś takiego, czy co to jest? W Dark Lords, że bez, wiesz. The first of the Dwarf Lords arrived in the same box. One of the... Nie, to nie, że to jest Dwarf Tain, to jest ten chyba ich, no nazwijmy to mag. To jest ten, o, co, kół runy, czy coś takiego. Returning Plastic, tak to nazywamy teraz, tak? Mhm. Podobno słyszałem, że z wielkim bólem tyłka to robią. Dlaczego? Przywracają Fantaziaka, no bo ten, o Jezus, ta seria Total War bardzo, wiesz, z powrotem zachęciła ludzi do sprawdzenia Starego Świata, a oni, wiesz, Stary Świat już miał być pogrzebany. Tak, i... teraz mamy nowy, fajny Sigmar, tak? Tak, no. Ja słyszałem natomiast, że a propos Total War'a, ktoś na streamie ostatnio mówił, że podobnież ma wyjść Total War w 40. Że to tylko wiesz co, ciekawi mnie o tyle, bo w 40 jest jednak dużo range units. No tak, to będzie dużo range units, ale będzie też dużo kombatu pewnie, nie? Nie wiem. Nie widzę tu problemu akurat. O Jezu, jakie brzydkie. O matko. O matko. Mówi się klasycznie. Returning Resin. Tak. Returning Metal. O kurde, metalowe modele będą znowu robić? Do Middle-earth nadal tłuką metale, więc... No tak, ale do Middle-earth nie przestali tu z metali, no tak. A to przestali. Czyli mamy czerwień. Nie, kolor się nie ten. No różnie. Masz biały Returning Metal, weź dół. Biały. No tak, bo jest na czarnym, tak, bo jest na czarnym. I czerwony, tak. No tak, ale wiesz, tutaj też masz na obrazku, tu masz żółty, a tutaj jest... No dobra, może nie. Ale wymyślają. Ktoś chce krasnalami, to będzie możliwość, tak. No ale to jest tak brzydkie, że... No cóż. Ktoś to lubi. Dobra. Horus Heresy Czołgi. Titans with new super heavy tanks for Legion Imperialis. Duży czołg. A, to jest do małych. Legion Imperialis. O matko, teraz tak doczytałem. Legion Imperialis. Czyli te malutkie czołgi są. I co tak znowu? Jest. Małe, wielkie czołgi. Dwa czołgi pewnie w pudełku. Zakładam. In games, Shadows, gdzieś to jest napisane? That this proves in the Shadow Spokens instead build two additional variants. A to są warianty. Czyli podejrzewam, że chyba po dwa modele. Tak chyba są te takie duże.
Może max 4. Natomiast ja wam powiem szczerze, że kupiłem sobie ostatnio to pudełeczko Legends Imperialis. Tam zrobiłem o tym materiał. Dlatego, że tyle nadrukowałem, że aż no, trochę mi było głupio i stwierdziłem, że muszę coś kupić, a poza tym nie mogłem znaleźć ani Deredeo, ani tych w takiej skali, żeby Lewetanów. Żeby były w dobrej. No i za 112 zł ja zapłaciłem tyle. No masz jednak trochę tych modeli i jak popatrzycie na wypraski, no to są kurde... No moja drukarka nie zrobi takich detali, nie wiem, bo ja ją nie umiem ustawić. Ja albo że są w różnych konfiguracjach. Tak, masz tam opcję, ten różne opcje, tutaj też masz różne opcje. Mhm. Także kupiłem sobie to pudełeczko. No i trochę mnie to wkurza, że masz, zobacz, nazwa jest, gra nazywa się Legions Imperialis, ale to jest Legiones Astartes Support. Czyli zdecydujcie się. Dobra, co tam mamy dalej? Kolejne nie, no bo to są support units dla Astartes. Ale Legiones, Legions, Legions, Legiones. A, o to się chodzi. Tak, że jest Legions i Legiones. Dobra, to są te drille jakieś, tak? Drills, Assault Drills. Tak. To są Rhinosy, tylko że podziemne. W jednym komiksie Tytus Romek i Atomek mieli bardzo podobną maszynę, którą jeździli tak podziemne. Ale nie miała tych melta kanonów do zmiękczenia skały. Jeszcze no, nie. To w czytałeś Mortis i Saturnina? Gdzieś w którymś momencie odpadłem, nie ty pamiętam. Ty, co zalali betonem? Tak! Co wymyślił, jak ten... Boże... Dorn? Nie Dorn. Ten, od którego są czołgi. Wyleciał mi z głowy teraz. Land? Arkan Land? Arkan Land. Wymyślił jakiś płyn, znaczy piankę budowlaną wymyślił. Odkrył na nowo, że możemy zalać ich pianką budowlaną w płynie i to ich zaleje. I cały taki właśnie assault drill zalali i siedzieli po prostu tak, no dobra, to mamy wsparcie na jakieś 4 lata, no to pogadajmy o czymś. Kto ma karty, kurwa? I oni do tej pory są pod Pałacem Imperialnym. W tym assault drillu. A najlepszy był... Kto to uciekł? Abaddon chyba uciekł, tak? Jako jedyny... Wyteleportowali go gdzieś tam obok i po prostu zostawił tych ludzi, którzy go wyteleportowali, a sam spierdzielił, nie? Ale czujesz kolesi, no to tak, dobra, to mamy wody. Znaczy nie, bo Abaddon walczył z tym, zabił tego... bo on doszedł jeszcze The tam. Riven Hound, tego Endrithara zabił i się chyba jeszcze... Tego, co jest plota, że to jest Thunder Warrior jeszcze. To nie kojarzę. Black Shield. Nie kojarzę, skoro mówisz. No to był chyba właśnie Endrithar, nie? Przywódca Black Shieldów, ten taki chłop wielki. No. No. No to co? No to on się nazywa Endrithar. No tak. No. To powiedział. No to kogo jeszcze szukasz? No? Nie, wiesz co, bo jego wyteleportowali, jak się napierdzielał z nim na garście. Dobra, nie wiem, pogubiłem się, to jest moda na sukces. Idźmy dalej. Dobra, lecimy. Thorn całował się z Ridgem, ale nie urodziło się z tego dziecko. Nie wiem. Nie, czekaj, urodziło się dziecko, które jest ojcem Dorna. Thorna. Dorna. Ale potem wjechał kabrioletem pod cysternę. Wjeżdżał pod nią. I musieli mu doszyć głowę jego wuja. Trzy odcinki wjeżdżał. Czy matka wie, że śpiesz? Dziwna mapa się wczytała. Jakieś zabezpieczenie przeciwko cheaterom, nie? Wczytaliśmy ci losowe postacie w tej historii. Dobrze, słuchajcie, i mamy teraz dział inne, które tutaj nam szwagier nagrywa się? Nagrywa się. To już się kameruje? Boże, nie zacznę. A chuj, niech leci tak, jak jest. Mamy dział, w którym szwagier nam przygotował jakieś kilka innych tematów, które chciał z nami omówić. Po prostu artykuły, które nie są o nowych modelach. No. Tak, o nowych modelach lub też jakoś niezwiązane bliżej z konkretną rzeczą. I mamy na przykład fajny arcik. Żartuję, to nie jest arcik, to jest model Joy Toya. To jest action figure. Znaczy, action. To akurat render, nie? To nie jest tak, to jest na pewno? Tak. Czyli dobrze mu powiedziałem, że arcik. Jesteś pewien, że to render? Prawie na pewno. A może nie? Może nie, ja bym powiedział, że to jest po prostu. To jest zdjęcie, po prostu dobrze to doświetlone. Jest zdjęcie figurki. Ja tylko powiedziałem, że arcik, bo tak na pierwsze takie wrażenie, że to wygląda jak arcik, ale widzę, że Joy Toy, no to pewnie model, ale tutaj widzę, że to też bym powiedział, że to. No, pozowalna, po prostu. Przepozowany, tak. No. Ale fajne. I ty, ale pazury można mu rozczapiżać. No bo są ten. Palce ruchome widać. Ruchome są, mają jointy tam pewnie, ball jointy czy coś. Spoko, no powiem ci szczerze, że. No i zobacz, jaki masz ten. Opcje. Sortyment. Wszystko, co na tym.
I okrągłą podstawkę, żeby się nie przewracał ciągle. Ona pod jedną nogę chyba tę podstawkę jakoś tak zrobiona, nie? Pod nogę to on może od Imperatora dostać. No i Abaddon. No i ma taki sam loadout jak model. Bo odziedziczył, w sensie ten do herezji. Tak. A właśnie, bo ciekawe jak teraz wypadają właśnie Torgadon, jak miał. O, widzicie? Który był w boksie pojedynkujący się z Abaddonem? O Jezus. No główny bohater pierwszych trzech książek, tak? Uciekło mi teraz. No. Nie Garo, tylko ten... Jesus. Też mi uciekło. Protagonista pierwszej trylogii otwierającej herezję. No. Ale mamy pustkę w głowie. Garville Loken. Tak, kapitan Loken. No to właśnie, weźmiesz sobie teraz Lokena i Abaddona i postawisz obok nowego Little Horusa, czy tam tego Malogersta Twisted, czy bardzo jest różnica skali? Chciałbym zobaczyć. Ja słyszałem, że od Eidolona podnieśli... Od Eidolona już, tak? Od Eidolona podobno podnieśli skalę, żeby bohaterowie się bardziej wyróżniali na tym. Mm-hmm. Więc podobno jeszcze na przykład Sywatar, którego mam, jest tak wyskalowany, oprócz tego, że ma wiesz, podstawkę taką bardziej na bogato i tak dalej, to skaluje się dobrze z resztą linii modela, wiesz... Tej forge'owej żywicznej. Tak, tak jest. Mm-hmm. A już od Eidolona są trochę więksi, o jakieś tam... Gdzieś czytałem 10 czy 15%? Mhm. Nie jakoś kolosalnie, ale po prostu są lekko więksi. A, bo to jest model po prostu. Pokazali. A ja chciałem zobaczyć model z tego. Joy Toy. Ale no, to chyba... może jest dopiero, wiesz, coming soon. Nie, tutaj chyba muszę wziąć Warhammer Merch Joy Toy. Tutaj muszę wejść. Ten jest sprawdzić? 820... Chcesz zacząć grać w herezję, starter sobie kupić, czy chcesz mieć dużego Horusa? Ale zobacz, że masz cały oddział tych. Termosów masz za tyle samo. No. I to masz Jasterianów chyba, tak? To kup sobie tych czterech i jednego z konwertu. A Abaddon jest za 300. Ja pierdziu. Niezła cena. No cóż. Box Space Marinów albo Space Marine? Tak. Ja. No ale mam nadzieję przynajmniej. Że nie idziesz, żeby zebrać całą armię z jedną Horusa. Ty, ale ja na przykład słyszałem. I będziesz grać na... Kupujesz ze swojego ulubionego bohatera z książki, na przykład jednego, nie? Po prostu. Stary, robisz armię i potem grasz partyjkę na 1000 punktów na stadionie. I robisz tak jeszcze nóżkami. A to jest ten... To jest ten z Bernikow Prospero. Gregor Fellhanded. Ale wiesz co, mogli mu tą... Bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że on ma taką fryzurę, bo on biegnie. Nie, tak... nie oni tak jak miałeś stare bicy wolfowe do 40, że oni po prostu ja na żel sobie... Ja też myślałem, że oni mają takie fryzury, bo one miały oddawać ruch powietrza przez włosy. No a to nie, to jest na... No to jestem... Na wilczy smalec. Tak to się teraz nazywa, wilczy smalec. That's what she said. I cieszę się bardzo na twój widok, tutaj moja porcja wilczego smalcu. Jeszcze byli ci z Imperial Fiści, widziałem, że byli. Kurwa. Z taką fryzurą? Nie, że Joy Toy. O Jezu! Chcesz kanapkę z wilczym smalcem? Mi się cofnęło. Wilczy smalec, nie mogę. Pociosaj tego Mongoła z wilczego smalcu maleńka. Na Fenris nie ma wilków, ale jeden jest w moich majtkach. Jak to? Śledzę na Instagramie takiego kolesia, który robi takie depresyjne komiksy i że takie animacje i mówi, że we mnie są dwa wilki. Jeden ma depresję, nienawidzi tego świata, a drugi też. Dobra, wracajmy do artykułu. Model, znaczy okej, kosztuje 820 zł, ale one są w cholerę wielkie, nie? Te modele. No i tak, no, nikt nie kolekcjonuje całej armii, tylko kupujesz sobie jeden model, więc jakbyś chciał zamiast tam kilku boksów kupić sobie po prostu model i postawić go na półce w takim, wiesz, kalaksie, no okej. Okay. A czy wiesz, są fani herezji na przykład i w ogóle książek warhammerowych, którzy się nie bawią grają, w, nie malują, wiesz, bitewniaka, już kupili. Ale chcieliby mieć na półce, wiesz, na zasadzie taki, nie wiem,
Tak. Kolekcjonerski, powiedzmy, swojego ulubionego bohatera. Tak zwana nerdowska kapliczka. Tak, no. No postawisz sobie taki model w gablotce, postawisz kilka książek w koło niego. Potem żona musi tłumaczyć koleżankom, dlaczego z tobą jeszcze jest. Słuchaj, dopóki kupujesz od czasu do czasu żonie Thermomixa, możesz, znaczy, że cię stać i możesz sobie kupować figurki, nie? I stawiać się w gablotki. No. Dobra, Adepticon Winners. Już kontrowersje przy Winnerze. Dlaczego? Tło jest wygenerowane w AI. A mógł namalować freehandem. Aha, czyli... No bo wielu ludzi zawsze malowało freehandem. A to po co się przyznawał? Po co się przyznawał i... Nie wiem, no i tak wygrał, bo nie było rula przewidującego coś takiego, tak? No ale co to jest za problem? No, bo... Znaczy sama figurka jest bardzo ładnie zrobiona, tak? No, ale ciężko rzeczywiście... widać. Jeśli chodzi o figurkę, to ciężko powiedzieć, bo ja to nie widzę nic. Te zdjęcia są za małe. Znaczy sam, w ogóle klimat całego tego, nie? Że masz, wiesz, Exodite'a takiego w lesie. No, no fajne, fajne. Na dinozaurze. No. Jak coś jeździ na dinozaurze, to, nowych, to zawsze ma plus 5. Z tych nowych tych Lizardmenów, nie? Chyba ta jaszczurka. Nie, nie mam pojęcia. Cold One. Wydaje. Tutaj mamy Lionel Johnson. Boże, Lionel Johnson przeczytałem. Ty, ja pierdolę. Jego nazwisko. Lee? A moja głowa przeczytała Lionel Johnson. Nekron wysysający mózg. Tak? O, i ten jest polerka, tak. No ale to dosyć kosmiczny NMM tu został uskuteczniony. Tutaj też zresztą. Tu też. Ja to sądzę, że bez non-metaliku to nie masz co podjeżdżać pod... Pewnie tak. Póki moda nie przejdzie, to... Tak. Ale słuchajcie, kojarzycie Flamona z Instagrama. Flamon Miniatures. No. Przyjechał na migawkę. I miałem tę przyjemność, powiem to jeszcze raz, bo to już chyba ostatni raz będę musiał o tym mówić, ale powiem to, bo to on maluje takie non-metaliki, nie? Takie absurdalnie płynne i tak dalej. No i mówił, ile czasu mu to zajmuje. I ostatnio wrzucał takiego właśnie elfa z Władcy Pierścieni jakiegoś, nie? Że ma taki pancerz tutaj na połowie klaty i taki non-metallic zrobiony. No wiesz, miniaturka taka normalnie w naszej skali. Powiedział, że 30 godzin mu to zajęło zrobienie kilku pasków. No, pracę na Golden Limona robisz 100 godzin, jak chcesz Golda. Albo i Richard Gray tak mówił. Tak? Albo i więcej, nie? Zależy ile tam chcesz. O, Sam Lenz. Mhm. Co tam Sam wrzucił? Orkasów. Fajnie. Snagasów wrzucił. Którzy pobili Ultrasów. Snagasów też pobili Ultrasów. No, chciałem zapowiedzieć znowu Lionel Johnson. Ale ładnie ci Space Ultramarinesi. Nigdy nie przepadałem za Ultramarinesami w takiej, wiesz, niebieskim wchodzącym w zieleń. Mm. Jakoś tak. W zieleń? To nie wchodzi w zieleń. Wchodzi. To już jest prawie akwamaryna. No bo jest sobie próbnikiem w Photoshopie. Nie, ja po prostu nie widzę tu zieleni. Po prostu wizualnie nie widzę zieleni. No to nie jest niebieski w stronę fioletu, tylko niebieski w stronę zieleni. Dlatego ty nie dostajesz ze złotego. Tak, może. Ale pocieszam się, że szwagier też nie. O, Vashtor. Ale ładnie zrobiony Vashtor. Fajnie skóra zrobiona na tych Flashy Beats. Kto to pomalował? Julien Charbonnet-Gravel. Julien Żużel. Ale ta podstawka fajnie zrobiona. Tak, no. Podstawka mi się podoba. Ja no, chyba muszę wrócić do swojego, go trochę poprawić. Na ambicje wjechało. Wjechało na ambicje. Dobra, co tam jeszcze mamy? Jesus! Valera Navarro. Kanye West. O, no ładnie czołg zrobiony. Tutaj chyba bonus za nie... To jest woda? Na tym... Nie, ale jest trochę przekonwertowany model, chyba tak mi się wydaje, że jest trochę złamany i to wiesz, zrobiony... Nie, taki... jest postawiony na krzywej skałce. Myślisz? I ma dymki do tego. Malowałem do to. Doklejone. Tak, dymki są dorobione, może. Tak. Ja 9 takich zrobiłem. Ale może wygląda troszeczkę jakby był taki, wiesz, tak lekko złamany, nie? Ale może przez to, że tak mówisz, stoi na skałce i tak trochę przekłamuje. Uuu, to jest Grey, nie? Nie. Gulini. Nie, to jest figurka Slanesha. To nie są prawdziwi ludzie. Oni nie istnieją, jak ci z seriali. Ale ładnie, kurczę. Ładnie zrobiono. O, tutaj ten... Andy Warhol. No też, znany. Andy Warhol. Zresztą ponoć ten model w ogóle sobie wziął tak, wiesz, bez planu. A potestuje se kolorki na Cities of Sigmar. I stwierdził, że wyszło mu spoko i pójdzie z tym na GD. I proszę, srebro, tak? Nie brąz.
No to jest grubo. O kurwa, tu nic nie widzę. Tu się dzieje trochę, nie? Jest duszno jak w dżungli. Trzy, cztery. Cztery modele, tak? No, fajnie, Michael Thomas. Unit, no. O, tutaj. I mamy Ninjona, youtubera. John Nines. Fajnie relacjonował, nie? Jak koncept miał. Któryś raz z rzędu są, jest tych trzech bohaterów nurglowych. W różnej konfiguracji oczywiście, mm-hmm. ale pojawiają się od czasu do czasu. I co relacjonował John Nines? No, że na przykład jak maluje psa. I całe wideo jest jedno o tym, jak maluje psa. Albo drugie wideo, jak maluje metalowe elementy na jeźdźcu. I tam wiesz. A mówił, ile mu w sumie zajęło czasu? Pewnie tak, ale nie pamiętam. Okay. To jest strasznie, strasznie lubię ten model. Alarielka. Strasznie lubię ten model, tego żuczka takiego. Tak fajny kontrast tworzy z tą drzewcową, taką naturalną laską, że to jest po prostu przekozak. No i ona była chyba jedną z pierwszych w miarę dobrze wyrzeźbionych kobiet. No, no, się w drugą, od tak. dłuższego czasu w tym, w Warhammerze. Znaczy wiesz, jest troszkę pływaczka z NRD. No ale no, musi ale być, ale z wojowniczką. Kurwa, wiesz. No. Ale musi być, bo to jest też wojowniczką jakąś, nie? Więc to nie może być wiotka z czapą. To modelka, tak, 40-kilowa, no. Z którą pacniesz i się złoży jak klocek. A tu mamy tego dziwnego nietoperza centaura umarlaków. To tego, jest tak? dziwny model dla mnie. Tak. Kto go malował? Kelsey Graham, nie znam. Nie znam nikogo z tych dwóch. No i Bone Reaper pomalowany trochę inaczej niż... No i to wygląda spoko. Ale to jest taki zwykły Bone Reaper, czy jakiś inny model? Czy... HQ. Może dlatego, że ta zbroja jest troszeczkę inna. To wygląda, to dla mnie wygląda spoko. Ale mówię ci, w srebro poszedł, nie? Poszedł jakieś takie szare srebra i wygląda to nieźle. Dobra, Warband jakiś, kto to? Dawid Ugolini. Szkieleciki z Underworlds. Znaczy, no okej, okay, no zdobyło złoto, tak? Więc to na pewno nie jest na żywca, ale nie wygląda jakoś... Pewnie z bliska by zobaczył, tak. To technika jakaś super. No i pewnie wiesz, te zielonkawe zbroje, nie? Są, robią robotę. No tak, ale się na żywo, jak się. Ale tutaj na zdjęciu nie zaskakujemy. Tak, no, bym powiedział, że to jest takie standard instagramowy, no. No tak nie zaskakuje mnie, nie? No to już lepiej wygląda dla mnie. Te modele już zaraz nie będą w sprzedaży. Miał ostatnią swoją szansę. Liam Hopkins znowu, widzę. Strzelił sobie drugą nagrodę, a co tam? I to chyba jest Darkhold, nie? Może być. Ta banda. Może być, nie wiem, nie znam, nie kojarzę modeli. Wyglądają na barbarianów, stawiam, że to tak. Ooo. No, czemu się tak przewinęło? Konwersja tego, Perturabo. Tak. Wygląda jak ilustracja, stary. Tak. Jak model wygląda jak ilustracja, to chyba jest dobrze. Można to w Blackbooku Forge'a umieścić i będzie na miejscu, tak. Jak coś wygląda jak ilustracja, to jest dobrze. Jeszcze tą czaszkę, jak on trzyma, nie? Mm-hmm. Bić albo nie bić tym młotem. Młot ma przerobiony wyrzutnie na plecach, ma przerobiony hełm, ma zrobiony. Mm-hmm. Herezja czy Horusja? I ten dobry. Dobra, co to jest dalej? Sewatarek? Nie, to nie jest Sewatarek. To jest HQ z jumpakiem po prostu. Tak, tak, no tak. I Horus wywyższony, tak? Tak. Ten drugi model. Ale to tego Joy Toya wziął pomalował? Full. This isn't even my final form. Nie, to jest ten form. Drugi. Wiem, ale czujesz jakby przynieść Joy Toya po prostu i tak odmalować. Tak? Na tym samym. W kategorii open myślę, że spokojnie byś mógł. Wiesz co, myślę, że musiałbyś bardzo green stuffować stawy, bo on, wiesz, jak mu zginasz nogi, to wychodzą te przerwy wszystkie... Przerwy są. Mhm. No tak, no. Albo to olać po prostu jest element modelu, nie? Po prostu. A to nie pamiętam, jak się nazywa, chyba Trogot? Coś takiego, no. Coś takiego, ale wygląda... Sigmarowy Trogot. Znowu, zobacz, ilustracja, nie? No tak, no. Teksturka na skórze i tak dalej. Dokładnie. O, tutaj fajne. Tu masz tego jeźdźca, co był u Ninjona, tylko inaczej tak. zrobionego. Ten fenomenalnie. To jest postać w ogóle z lore fantasiaka The Green Knight. No. To jest postać z legend arturiańskich. No. Nie. GW nic nie ukradło. Wszystko ma... A to jest fajny motyw, że kolej z Brytonii zdobyczne sztandary orków niesie. A, faktycznie. Faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi, że to jest ten orkowy. Pójdzie na pieluchy. O, fajne. Tak, Tranduil na łosiu jedzie po lodzie. Marco Frizzoni. Not just Mecca, eh? Ale kurde, dowalił skórkę na tym, na koniu. To znaczy, to jest... Umaszczenie. Czy jak tam się to mówi?
Sierść chyba. Sierść, chyba tak. Może... To na to się mówi jeleń. To będziemy konie. Dobra, cicho. Kamil Kozyra prawdopodobnie. Dobra, legiony, zakony, zamknij się. Co za różnica. Brzmi... Ma cztery kopyta, ma. Jest 1000 żołnierzy? Jest. Lub więcej. Brzmi jak rodak nasz, nie? Kamil Kozyra. No trochę tak. Chyba, że tu z okolicznych tych krajów. Czechy, Słowacja równie dobrze. No. Mm. Tak czy inaczej pozdrawiamy. Krew jest fenomenalnie chyba zrobiona, jeśli dobrze widzę. Mm-hmm. Z tymi, wiesz, ociekającymi tymi. Zobacz, jakie to jest drobniutkie. No tak. Uchu. Klej uchu. Ten też fajny. Goblin. Z Goblin Town. A taki zwykły model wziął i wyciągnął, nie? Mm-hmm. Blood Bowl. No, ładnie zrobione. Najszczuplejszy zawodnik nurgla. Ten? I co mamy jeszcze? Mamy jeszcze haflingi. Mm-hmm. Ruszałem do akcji. Ale kępek trawy nawalił. Super. I wampir. I też Kamil Kozyra. Mm-hmm. Także Kamilu, jeśli jesteś Polakiem i jesteś z Polski i oglądasz nas, to super. Jeśli nie, to... Też super. Tu nie czytajmy na głos nazwiska. Łej chuj. Ja przeczytam. Łej chuj. A ładnie zrobione. No, goliatki. To są steamers. Właśnie sklejem ostatnio te modele. Będę je co, malował. Prasują ci ten ciuchy? Nie, warzywa mi robią. Jakby się nie kłamali. Ryż. Steamers to są ci. O, tu jakie fajne są. Z mini ramką, nie? Nekromundową. Ale... Czekaj. To... A nie, dobra, to są pocięte fragmenty, widzę. Okej. Okay. Bo już myślałem, że drukowana dioramka była. Ja, ale nie, widzę, że są pocięte tajle. Mhm. No tutaj jest płyta, to znam. Super. No i karadronowy dreadnought. Nie karadronowy, tylko no, wotanowy. Blisko. U, ale ładnie. No jeszcze z żołnierze między nogami biegające. Tak, z Illuminus Imperialis. Super. No bo teraz masz w skali wszystko, nie? Więc możesz. A to jest dobry pomysł, muszę wziąć kilku... Dioramkę można by porobić taką, nie? Nie, bo mam żołnierze i miałem w ogóle zrobić coś takiego, bo miałem... Mam te tytany duże swoje, nie? I mam zrobione coś takiego, miałem taki pomysł, że mam kilka orkowych chyba rajnosów. Boże, rajnosów. Traków. Albo zlutowanych rajnosów. Nie pamiętam. Mam jakieś pojazdy orkowe. I żeby były rozdeptane? Nie. Żeby jechały i miały sznurek zawiązać w koło nich, że tak jakby próbowały mu liny zawiązać, jak w Gwiezdnych Wojnach. Fajny pomysł. Ale jak teraz zauważyłem, że przypomniałem się, że mam ludziki, to jest dobry pomysł, żeby wstawić ludziki na podstawkę też do jakiegoś innego. Ale wiesz co, mógłbyś nawet zrobić coś takiego, że na przykład orkowie próbują zawinąć, a jacyś tam, nie wiem, z mechanikum żołnierze czy z militarum próbują strzelać tych orków, nie? Czy nawet, wiesz co, przy niektórych tych dużych tytanach, one, nie wiem, czy akurat w Imperialis, mają takie walkwaye w koło pasa, mhm. Że tam można ustawić kolesi, którzy by, wiesz, strzelali. Fajny tałowy hangar w skautkach. Tak. Ale, wiesz, to jest do Adeptuska Aeronautica Imperialis, to jest takie, ten model jest taki, zajebiste. Świetnie zrobione. Super. Fajna mini dioramka, drzewka jakieś. No i ja bardzo lubię ten pomysł, że się tam drucikiem... To scena z Bitwy Anglii, bo leci nad klifami w Dover. Testuję. Dobra. O. No i tutaj zwróć uwagę. Koleś stoi nad jeziorkiem, jest odbicie. I go nie widać. Nie widać mu koleś, szyi. Nie wiem, czy to jest napisane, czy było mówione, ale to jest odbicie tego... To nie jest ten sam model. To jest jego lustrzane odbicie, więc wszystko musi mieć odwrotnie, tak? Czy zeskanował i wydrukował... przeflipowany w kompie, czy sam wyrzeźbił, nie wiem. Ale no, pomysł jest fenomenalny. Nie? No jeszcze tak! Jeszcze właśnie, bo... że to jest wampir, więc w odbiciu tak, nie widać. Nie widać, tak? Ale jest właśnie to zbroje i ciuchy. Tak, i tutaj widać jakiegoś ducha, który z tej krypty wychodzi, tak. Z tego. Ale... Ciuchek to jest rozwiązane... No tu masz, po prostu jest tak jakby przesięcie. A dobra. A tutaj jest przyczepione na jednym miejscu. Ale faktycznie... Za sam pomysł jest. Ja to widziałem, ale nie zdałem sobie sprawy, przecież, że ten model musi być odwrócony. Flipnięty, no. Nie? No. To nie wystarczy go po prostu przywrócić na drugą stronę. Nie. No to czyli czekaj. Czyli drukowane modele akceptują. No bo to nie musi... jestem pewien, czy on tego ręcznie... No nie no, że to jest zbyt idealne. Zobacz, to jest zbyt dobrze się to wszystko... O, nieźle. No chciałbym zobaczyć jego historię, tego modelu. Robi wrażenie, nie?
Drzewo nie jest takie samo. Nawet masz, wiesz, glony na tej wodzie, tak? To musi tak, być w dwie strony. Tak? W dwie strony, nie? Niesamowite. O, Benjamin Cantor. No, Cantor zrobił Space Hulka. To wygląda tak. No, tak. To też, no. I to taki oldschoolowy arcik. Tak. Te kolory, nie? O Jezus. O, to jest James Starofan. To załamanie perspektywy. Tak, tak, też fenomenalne. Groty wypadły z tego. Groty czterdziestkowe i model z Aeronautic Imperialis. Co prawda duży to jest model, to jest bomber chyba, ale... O. Young Bloods. Fajnie, że takie ubrudzone krwią są, podoba mi się to, ale to nie jest jakieś rewelacyjne malowanie. Sorry, no inaczej się ocenia młodzików, tak? Nie, no jasne, ale to jest, pamiętam, że to jest Golden Demon, więc... No tu, tutaj już dużo więcej rzeczy poszło NMM-y. Dobrze. Tak, próba NMM-ów. Tutaj no, próba, której ja w życiu nie osiągnę, poziom. Bo mi zależy po prostu. I ładny ten marmurek. No dla mnie to jest spoko, ale z tych trzech prac to ta jest lepsza. Może być kwestia zdjęcia. Może być kwestia. Możliwe, że oni zobaczyli coś, czego my nie widzimy na przykład, nie? Wiesz, ja z tego co słyszałem, na przykład nie wiem, czy w tej kategorii Youngbloods, ale normalnie to na przykład mogą ci model zdyskwalifikować dlatego, że jest coś niepomalowane. Ale to tak, to mówił nam Grzesiek, tak? Że miał spód pojazdu nieruszony, no bo nikt spodu nie ogląda. Oni oglądają, tak? A ciekawe, jak na przykład pojazd sklepowo nie ma podłogi, to też muszę mu pomalować spód, jeżeli spodu nie ma. Musisz w środek wtedy pomalować. Aha. Ale to fajnie utrzymane na tym, na jakichś śmietkach. Na lewitujących taktycznych schałkach. Tak. No dobra, co tu mamy jeszcze? I Richard Gray w końcu. Tak, w Open dostał srebro. No jedzie sobie ten Moon Goblin, tak? Tak, chyba tak, Moon Goblin. I Jane Zar. Jane Zar, właśnie nie, chciałem powiedzieć Drazar, ale to jest Jane Zar. No i dobrze, mamy jeszcze Slayer Sword, czyli zwycięzcę tak naprawdę całego Golden Demona, bo to tak można powiedzieć chyba, że jak dostajesz miecz, to wygrałeś. No i mamy oczywiście Aleksander DeSantos. Tak, i kawałek ziemi na masie. A pan z jakiegoś kiepskiego chińskiego plastiku robił. Kiedyś były porządne kute przez customową tam kuźnię, a od iluś lat jest właśnie plastik i wszyscy mają tak... Takie odczucia mieszane, nie? Widziałeś, co na migawce wygrali w Grand Prix? No. Wiosło, bo łódź. A no tak, ma to sens. Spoko. Duże wiosło za kategorię galanty, czyli tą taką Masters. I sznytka dostaje takie malutkie wiosełko. Dobrze. Sznytka to jest kromka chleba, czy co to jest? Nie, to kromka chleba. My zginie łodziaki, więc. Nie, nie, jestem łodziaki, ale powiem ci szczerze, nigdy nie pamiętałem. Sznytka to nie jest czasem jakiś kawałek szynki? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, ty dobrze mnie zaskoczyłeś, sznytka. Co to jest sznytka? A jak wyglądało trofeum? No też była ten, tylko że mniejsze wiosło. Aha. Sznytka. Co to? Już nie pamiętam. Bułka jakaś, no masz sobie raz. Delikatna, chrupiąca bułka pszenna. W życiu tak bym bułki nie nazwał. W życiu bym tak bułki nie nazwał sznytka. Ale może dlatego, że nie jestem z Bałut, nie? No dobra, i tu mamy kilka zbliżeń, więc można się przyjrzeć temu modelowi. Też powiększymy troszeczkę. No malowanie, jakbyś nawet to wygląda jest... Samo to już jest dobre, nie? Jest spoko pracą, nie? No. Ale tutaj masz odbicie... To co mówisz, że jest ta warstwa tych glonów, jest jako odcięcie, nie? Tak, tak, tak. Czy jest coś napisane? Mirror image showing the Hollow Kings reflected water, to może... Okej, okay. Ale nie poruszałem tematu, jak jest to zrobione, bo wiedzą, że to jest drukowane i musieliby to zaakceptować. Nie ma nic napisane, ale no model jest... A, i tu ta druga praca od dołu, że tak powiem. Nie, od tyłu. Nie, to od góry jest normalnie. Od góry, ale od tyłu po prostu. Podobała mi się to wymiana. No w sensie, że od góry, czyli ta wiem, górna wiem, część, wiem, ale wiem, że od tyłu. Wiem, tylko po prostu... O. Nieskładny sposób było to. Bardzo nam geografia nie poszła. Ekstra. Naprawdę ekstra. No jeszcze OSL jakiś zdobyłem. To też szwagier powiedział, że za sam pomysł jest po prostu plus 10 za sam pomysł. No dobrze. I mamy tutaj była produkt. Jakaś przecena, ale już na dole jest disclaimer, że przeceny już nie ma, ale stay tuned. Mhm. Żeby sobie takie można case'y kupić z drukowanym tłem. I wybierasz sobie tło, wybierasz sobie rozmiar i możesz sobie tam modele na przykład powstawiać. Nie? Ja to chyba widziałem. I widziałem, że ceny są tak absurdalne, są. Że niech się walą na ryj. Ale są ludzie, którzy to kupią. Tak, ale wiesz, że są ludzie, którzy po prostu możesz iść do punktu, gdzie ci cyną pleksę i zamówić sobie to dla siebie za dużo mniej? Ciekawe, czy gdzieś można właśnie, nie wiem, w jakiejś Leroy na wagę kupić te narożniki takie, nie? Żeby to połączyć.
Na pewno gdzieś to, wiesz, na Allegro poszukasz, to znajdziesz, nie? W Leroy z reguły masz za absurdalne pieniądze, ale widzisz, to jest specjalny jeszcze jakiś myk, wycięcie jakieś specjalne. Mhm. Ha, nieźle. Dobrze, ogólnie fajnie to wygląda, nie? Bo jest czysty perspleks taki, nie? Jak to tak to się nazywa? Perspleks, tak? To... A, to jest z góry otwierane? O, na magnesiki, ekstra. Wygląda jak na magnesiki przynajmniej. Spoko. No i to drukowane tło, ale to tło też jest drukowane na ten plastik chyba, tak? Chyba na kartkę, która jest przyklejona, nie wiem. Wygląda spoko. Albo jak żetony robią, nie? Że żetony mają na druku. Wiesz co, podejrzewam, że na jakichś forach podobne pytania były zadawane i trzeba zobaczyć kogoś, kto kupił i kto opowiada po prostu o produkcie. Dobra, zobaczmy sobie entries do Golden Demona, tak? Wyróżnione, czyli ktoś, kto zrobił coś naprawdę fajnego, ale nie na tyle fajnego, żeby zdobył nagrodę. Zobaczmy sobie, co tu mamy. O, Kamil Kozyra znowu. Bardzo dużo Gwardii. Bardzo, no. Trzy modele Gwardiny. Skrzydlaty... Chaplin. Podstawą do tego był chyba Chaplin. Są po nogach i tym płaszczu. No masz tego. To jest komisarz czy to nie? To jest oficer jakiś. Bardzo klasyczny skarb, to zwłaszcza widać. A to nie jest, to nie była przerobiona ta tego, córa Creed'a? Jak cofniesz? Nie, córa Creed'a jest nie. Bardziej przy kości. Ona jest taka fest kobita, nie? Twarz tutaj mi się nie podoba, powiem szczerze. Patrzę w lustro, to mówię to samo. Gunslinger, nie? Tak. To fajnie przekonwertowany ten porobiony model. Fantaziokowe ciałko, czterdziestkowe ręce, pokonwertowane bronie. Dużo roboty tu weszło. I fajne te okulary takie. Dioranka czołgowa. Fajnie, że jak powiększyłeś, to się zmniejszyło. Dobre powiększenie, milordzie. Weź na chwilę do góry, lekko, i nie, niżej i zobacz tych dwóch kolesi w tych w kopułkach. Aha, o to ci chodzi. Czekaj. Wyglądają jakby dyskutowali tam, tak, tam. Tak, sobie tak. Mortis, Katashan. Stare modele kataszańskie, no dobrze, o. Angronek. I Warhound, tak? Nie, Warhound tak, no tutaj, to jest bardzo ładne. To nie jest Warhound, to jest River. River Titan. Tutaj ładnie, bardzo ładnie to zrobione. Tutaj takie se. Nie lubię takich. Ja nie lubię płomieni takich. Hotrodowych? Tak, nie lubię, nie podoba mi się. Ale to jest to super zrobione. Suturwora. To jest nazwa tego Legionu chyba, nie? Jakiś ja Legion Suturwora, nie? Bo jest coś takiego. Nie, Legion, tylko Chaosu. Oni się Chaosu. Chaosy to są przy Knightach, przy Tytanach są Legiony. Legiony? Oczywiście. Okej, okay, dobra, nie będę się kłócił, bo nie znam się. Tylko jest Legio, a nie Legion. Legio, właśnie Legio, może. O, masz Andy fajnych Warda. Eldarów, Andy Wardla. Ale kurde, płyniutkie przejścia, ja cię sunę. Wygląda jak satyna w ogóle, nie? Mm-hmm. Dobra, nie będę powiedział, bo to nie działa. I co tu mam? O, tutaj. Jeździec Nurgla, Harbinger PK chyba tutaj. Bardzo fajnie zrobione. Nie w zieleniach, tylko w takich rdzach właśnie. W brązach, nie? Brązy takie. Ziemiste. Takie bardzo... jak się nazywa ten artysta? Musiał tam długo stać, skoro tak zardzewiał. Blanchicowe takie. Tak, o. Blanchowe takie, o, to się o. Chyba nie... Maciej kiedyś, Marcin? Kiedyś nauczyli się pisać Marcin, usłyszeli Maciej, nie wiedzieli jak do końca, więc napisali Marciej. Ojej. O nie... No chyba, że to jest jakiś Marcin, Marciej. Może to jest jakiś Czech albo coś w tym stylu. Nie ma takiego imienia. Zobacz, czy jest takie imię. To jest ewidentny błąd. Nie, to jest imię GW, które będą dodawać do, wiesz... Musieli... Marciej Wojtek! To jest... dziesiąty kapitan żelazny. To jest tak samo, jak zawsze piszą Andrzej, jak piszą, to piszą R i Z odwrotnie, bo nie są w stanie ogarnąć, że może być RZ. Jest Andrzej. Maciej Banasik, tak. Tak czy inaczej, gratulujemy i pozdrawiamy. Tak, to jest moim zdaniem copyright friendly. No, żeby już nikt nie mógł nigdzie nie pomalować figurki, więc to jest już jego nazwa. U nich nazywa się Marciej. Nie Ork, tylko Oruk. Nie Maciej, tylko Marciej. No to nie jest ładne, spoko. Bardzo no, fajne. Też ostre NMM-y poszły, zwłaszcza, że nawet ziemia się odbija na czerwono. Co? Czekaj. Jak masz dolne części, na przykład aha, na cysników albo na nogach, to się czerwona ziemia odbija.
A to, no, ziemia, no może tak. No tak, bo to się ziemia robi, nie? Robi się sky, mid, ground, nie? Grubo. Fajnie. A tutaj co jest? Dzikie orkasy ze squigiem. Ten squig mało czerwony, ale jak dobrze... Zlewałby się z podstawką, jakby był. Może tak, czerwony. Może tak. Musiałby być taki wściekle czerwony. Ale bardzo fajnie pancerz porobiony, zobacz, tak poniszczony, nie? Mm-hmm. Poniszczony, popękany, i no metaliki jeszcze tutaj. No. Takie właśnie nie no metaliki, taki obsidian to jest zrobione, nie? Taki czarny kamień bardziej, nie metal. Mi się wydaje. Dużo smaru poszło na ten metal. O. Richard Grace znowu. No wampirki. Tak, jest super. W ogóle jeszcze zobacz, zwróć uwagę, że on ma tutaj jeszcze jakiś ten freehand taki. Coś zrobione. A to co jest? Skinki. Czy jak one się teraz nazywają? Chyba nadal skinki, nie? Wiesz, to było Chameleon Skinks. Nie, skinks po prostu chyba, wiesz? Nie, te skinki to są te... A, wiesz, możliwe, że one są jakieś takie specjalne. Nie, może... one miały coś tam, nie wiem, czy się w terenie lepiej ukrywały, okay. czy coś takiego. Bandas Beast Grave. Emma Durant. Durant. Też fajne, takie jesienno-leśne. Mhm. Bardzo fajnie umaszczenie zrobione, takie brąz przechodzące. Super. We have plenty more. I to będzie w następnym artykule, który sobie przejrzymy. Golden Demon. Jedziemy. O kurczę. Nurglowy Contemptor. Trochę dużo poszło roboty w teksturę. Nie? I to oko takie dziwne, nie? Wow, fajne. No i sam lens swojego. Bardzo jest... mało tego modelu widzę w ogóle na wszelkich grupach herezyjnych nieskonwertowanego. To jest ten ze startera, tak. Fistowy kapitan. Tak. Dużo więcej widzę tego z toporem. No, szefu na gryfie. Malbaner zrobiony? Nie, na Pegazie. Na Pegazie, no. Oj tam, legiony, zakony. Co? A baner taki jak, nie wiem, stare obrusy albo zasłony takie, nie? Z tym wzorkiem powtarzającym się. No tak. Ekstra. Nie umarli, których Aragorn wezwał, żeby spłacili dług. No tu zabawa światłem jest hardkorowa, nie? I masz tego... Eomera. Nadal uważam, że plastikowy model jest upośledzony i metalowe były lepsze. On jest jakiś taki krótki się wydaje. No w ogóle jest pokraczny. Jest taki niski się wydaje w ogóle. To jest ten sam model? Nie. Dwóch różnych malarzy, ale no, obaj po prostu zrobili Eomera. No właśnie, no ten sam model, o to mi chodzi. W sensie ta sama postać, bo to zwróciłem uwagę na pancerz, że jest taki sam. Okej. Okay. Aż tak mało modeli w lotrze zostało, nie w legendach? No tutaj Necromunda, no właśnie. Co to, jacyś... Nie kojarzę tych modeli w ogóle. To nie są jacyś ogryni przerobieni na cyborgu? To są ogryńskie takie wózki widłowe. Nie, albo była taka banda, albo taki box przynajmniej. Możliwe, po prostu nie kojarzę, mówię, że nie kojarzę. A tu masz Nurgla biegnącego. Rzadki widok. A tu jest. No. Nie, ja pierdolę. No. Są edge highlighty na tym ludziku, nie? Jest biała plamka w okularze. Tak. Kamil Kozyra. No. To kurde. Ale to trzeba pójść w hardcore, żeby coś takiego zrobić. Nie, trzeba mieć lampkę dobrą. No. O, tu. Też freehanding. No. Ale tutaj masz już troszeczkę miejsca. Znaczy, to jest nadal nieosiągalne, ale nadal dla mnie. Ale tu już masz troszeczkę miejsca, to jestem w stanie zrozumieć. Dobra, to Magnus. Magnus z Limanem. Ciekawe, jak z drugiej strony to wygląda. No, bo Limana widzimy plecy tylko. Tak jest. I nie pasuje mi jakby szarość Space Wolfów, która jest akwamaryną. Jakoś nie pasi mi to. No, już... takie są bardzo 80sowe te kolory. No. No. Wymyślałem już kolor, żebyś zwrócił uwagę na plecy. Ale tu fajna dynamiczna taka, jakaś artyleria, nie? Tutaj. Też wygląda karcik trochę. Tam żołnierze, naprzód. Piu, piu, piu. No tu. To też fajnie. Troll Slayer atakuje trolla w sumie, nie? No. Klasyk gatunku. He does the job. It's in the fucking name. Troll Slayer. Gienki. Fajnie. Ile tych rąk trzyma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z cienkiej blaszki ten banner zrobiony. Może być, tak wygląda. No i to jest drucik. Ewidentnie. Mm-hmm.
Tak jak się robi dzidy. Chyba nawet nie pomalowany. Możliwe. Tak jak się robi dzidy do historyków, nie? Że po prostu bierzesz tam mosiężny drucik. Uła, to co to? Youngblood, Hotbed, Youth for Talent. To jest któryś z tych nowych tyranidów. Mhm. Okej. Okay. Poznajecie bitsy ze starych budynków, te co na dachu albo gdzieś tam się przyklejało. I standardowa struna gitarowa. I ten, i lampa uliczna. Mhm. Tak, też lampa ze starych terenów jest. No. A to jest element, który się przyklejał między... Na narożnikach, albo między sekcjami. Tak. O, ale to czad. To nie jest ten z książek? Ten mhm. z... Tak. Kal... Jericho. Tak. Kal Jericho, no. I taka też. Ścianka, takie podcienia, nie? I tam jakieś graffiti namalowane, coś, rury, zacieki, zajebiste. Jakieś pęknięcie coś namalowane. No, a to pani szefowa tych... Tych, co chcieli One Eldar to rule them all, jak oni mieli, Inari. Inari. Mhm. Oni jeszcze są jako frakcja? Bardzo obscure. Dobrze. Słuchajcie, kończy nam się chyba materiał, bo to już jest chyba ostatni artykuł, który mamy. No. I tutaj mamy grę, która wyszła jakiś czas temu jako gra komputerowa, Dark Tide, która całkiem niezły sukces osiągnęła jak na takie gierki w świecie stadzieckim. To jest klikacz w stylu Diablo, dobrze pamiętam? Nie. To jest, miałeś Vermintide, kojarzysz? Mhm. Że po prostu takie w 3D normalnie się napitało. Z teraz drużyną. Tak. I tu masz Dark Tide po prostu to. Mhm. Jak to się nazywało, to Valve gierka? Która? No, Left 4 Dead. Left 4 Dead. Też tam miałeś 4 bohaterów i walczyłeś z zombiakami. To tutaj mniej więcej to samo. No a teraz wydali to w formie planszówki. Tak, tylko że te modele, te, które będą za chwilę pokazane, to nie są modele postaci z gry, tylko to są stare modele GW, które zostały po prostu użyte. Tak? Masz Sykerkę, to jest tam Sanctioned Syker bodajże, masz Ogryna zwykłego, masz panią z miotaczem ognia, która była w Blackstone Fortress, którą mam pomalowaną, i masz nowego Kadianina. Bo, ale tam jest, szwagier, tam jest tak dużo, możesz na postaci tych... No dobra, ale te, co są na okładce, to nie są przypadkiem jakieś imienne, którymi grasz? Nie, znaczy ty bierzesz sobie archetyp, czyli bierzesz na przykład Ogryna, to masz tyle, możesz mu kosmetycznych zmian zrobić, wiesz, możesz mu brodę zapuścić, fryzurę zmienić. Czyli dali po prostu bazowe modele, tak, a ty sobie rób jako przykład tak? Po prostu. Mhm. Okay. Bo tam wiesz, możesz sobie, to się chyba weteran nazywa, to jest ten Kadianin, to jest po prostu, bo ty jesteś takim jakby karnym... To jest Kasrkin w ogóle chyba, jak dobrze wiem. Kasrkin, tak, to jest Kasrkin. Tak, ale ja mówię w Dark Tide, masz, to, chyba się, nie pamiętam, czy Sharpshooter, czy weteran to się nazywa, to jest archetyp jakby postaci, że jesteś powiedzmy bardziej ranged i później mu wymieniasz, że on może mieć na przykład taki... Lasgan, jak mają ci Krigoscy. Hotshota? Tak. Możesz mu jakiś inny hełm dać, czy ma mieć rebreeder, czy nie, i tak dalej. Kosmetyka. No tutaj to już totalne lenistwo. To masz przeciwników, to normalni poxwalkerzy. Dwóch poxwalkerów są. I trzech tych z radzieckich gwardzistów. A nie, ich jest więcej, bo to jest 20 miniatures in the box, więc jak tych jest czterech, to jest 16 tych. No to oni wyszli to też do Blackstone Fortress. Ci... Tu masz niebieskich tych bohaterów, nie? No powiem ci szczerze, jak ja pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem, że to będą te postacie, bo są fajne. Też właśnie tak się dziwiłem, nie? Ale... I później patrzę, tutaj takie zwykłe. Wiecie, co jest najlepsze? Że Ogryn ma skill, że rzuca pudłem granatów. I gość testował. No i rzuca w typa i gość dostaje pudłem granatów i nic się nie dzieje. Zapomniał wyjąć zawleczki. Bo on rzuca pudłem granatów, ale ich nie odbezpiecza. No po prostu no dostajesz ciężkim pudłem pełnym metalowych kulek. No i gość po prostu dostaje w czoło czymś takim od Ogryna. Czoło się wsklepia w stronę kręgosłupa i jest po chłopie. Ale granaty nadal są gotowe do użycia. No właśnie, bo może to podnieść i ty granaty... Nie wiem, ale strasznie mi to rozbawiło, bo masz taką jakby salę, gdzie spawnuje ci nieruchomy wróg i możesz testować różne skille, co one robią, nie? Okay. Bardzo fajnie, tylko szkoda, że te modele są wszędzie indziej dostępne. A z drugiej strony, no po co wymyślać na nowo? Czasem jak zasady gry. Wiesz, no możesz sobie nawet może bez konwertowania, ale pomalować ich tak, żeby przypominali tych tutaj. No chociaż kobietce fryzurę musisz dorobić, bo ta jest łysa, nie? No tak. Chociaż to... No tak, faktycznie. Nie no, no spoko. No i czy ja uważam, że im więcej takich gierek, im bardziej to do mainstreamu wychodzi. Tylko kurczę, co to było, co tak do mainstreamu wyszło? Ale sorry, co mnie zastanowiło tutaj, że... gdzie ten fragment jest? O!
Intense Linked Missions Using Rules Based on Kill Team. Jak to jest oparte na Kill Teamie, jak grają na heksach? Może trzecia edycja, czwarta edycja Kill Teamu będzie na heksach. Nie wiem, nie wiem. Możliwe, że na przykład umiejki są takie same. Zobacz, że masz karty. Może stacy. Zobacz, że masz karty takie jak w Kill Teamie, nie? Tak. Może o to chodzi. A dystanse są już mierzysz nie w metrach, nie w kółkach, żeby już nawet zwykłym ludziom z miasta nie pojebać we łbach. Tylko mówię ci, ile heksów się trzy heksy do przodu. Czyli taki mishmash Underworldsów i Kill Teama, nie? Mhm. Może. No dobrze. Słuchajcie, omówiliśmy wszystko, co chcieliśmy omówić dzisiaj. Wszystko? Nie ma już nic? Nie, to już jest, jak zamknę, to jest koniec, nie ma już obrazu, nie ma już nic i to mówiliśmy wszystko. Pytanie, czy chcemy omówić, czy chcemy jeszcze się dorzucić swoje dwa grosze do debaty, czy Adeptus Custodes to jest dobry pomysł, żeński Adeptus Custodes, czy w filmie... Ja mogę bardzo w skrócie dorzucić. Czy chcemy? To zacznijmy od szwagra. Szwagier, bo moje zdanie to już powiem, słyszeliście. Powiem krótko i wyjdę na fajkę. Z moje zdanie już słyszeliście. Ja nadal uważam, że czy pomysł jest dobry, czy zły, to nie ma znaczenia. Mi się ten pomysł ogólnie podoba. Jeśli chodzi o Space Marines nawet, tylko sposób, w jaki go wprowadzili, jest zły. Teraz oddaję głos do studia. Szwagier, chciałeś krótko to przedstawić? Krótko tak. Z Female Space Marines miałbym problem, ponieważ... co by niektórzy nie mówili, jak bardzo płynny jest lore 40, no już od 30 lat. W pewnych sprawach nie jest płynny i do pewnych rzeczy się przyzwyczailiśmy. Tak sobie nie wiem, czy byłaby afera, jakby się okazało, że Sisters of Battle są mail? Byłaby. Taki eksperyment myślowy, tak? Byłaby. Ale dobra, wracając. Female Space Marines nie chciałbym, Female Custodes nie przeszkadza mi to, ale przeszkadza mi to, że to jest retcon, a nie, że na przykład, nie wiem, znaleźli sposób, żeby implantować też kobiety. Bo to jest tak złożony proces tworzenia Custodesa, tam 10 razy bardziej złożony niż Marinesa, że można customowo dopasować również do kobiet, gdzie Space Marine jest z templatki i byłoby ciężko dopasować. Ja ci teraz odpowiem, bo odpowiedź obrońców, dlaczego mogłyby być. Pomimo tego, że wszędzie w lore jest napisane, że Space Marini, są Space Marine, są robieni z facetów, bo tam jakieś nie wiem, jakieś tam, nie pamiętam tego słowa po angielsku teraz, glands jakieś są, które, adrenal glands, coś w tym stylu, jakieś tam rzeczy, które tylko facetów działają, tylko to przejście może być zrobione u facetów. A jeżeli teraz przejście Custodesów jest 10 razy bardziej skomplikowane, tak jak ty to powiedziałeś. Ale jakby jest, każdy jest robiony osobno, to nie jest stempelek, tylko to jest kaligrafia. Jest bardziej skomplikowane, więc można by zakładać, że jest jeszcze trudniej zrobić Custodesa z kobiety, skoro Space Marina jest trudniej, więc teoretycznie jest 10 razy trudniej go zrobić. Ale jeszcze raz tłumaczę. Custodes to jest rzemiosło, gdzie każdy rzeźbi, a Marinesi to jest manufaktura, gdzie jep. Dobrze, Marinesi, ale właśnie tego też zmierzam. Ale ktoś ci, obrońcy powiedzą, że ale... Robienie Custodesa to jest indywidualne. Indywidualnego każdego kolesia się robi osobno, więc to jest zupełnie inny proces. Co z tego, że Space Marina się robi trudno, proces robienia Custodesa jest zupełnie inny. Natomiast w lore było napisane kilkukrotnie, z tego co tam wyciągali ludzie z książek, 3 razy chyba było napisane w różnych miejscach, w różnych książkach, że Sons of Nobility było podawane, czyli synowie. No więc dlatego retcon jest głupi i można graliście było zrobić... Kiedyś z małym... Cole znalazł sposób, żeby Custodesów robić graliście kobiety. Kiedyś z małym dzieckiem w grę jakąkolwiek, gdzie ono może naciągać zasady i zaczyna przegrywać? Ja wiem, że ja się ruszyłem 2 razy, jak wyrzuciłem 6, ale ty nie możesz, bo nie siedzisz z lewej strony. GW tak traktuje po prostu lore w tym momencie. I jak przepuścili takie gówno, jakimi byli primarysi, bo fluff jest po prostu chuju zrobiony do nich. Jeżeli coś takiego było przepuszczone, wszyscy klaskali ludzie pośladami, kupują dalej, tak? Jakie to jest fajne, to nie macie co się, wiesz, czarować z tym, że oni nie będą co chwila zmieniać czegoś. Ktoś mi ostatnio pod moim filmem, który rzuciłem na Hamera 4000, zwrócił uwagę na coś, co jest oczywiste dla ludzi, którzy troszeczkę myślą i czytają i rozumieją, na takie pojęcie jak okno Overtona. Nie wiem, czy znacie temat pojęcia. To jest okno, którym jeżeli zmniejszymy jak wprowadzić do takiego zgody na niektóre rzeczy, które są straszne,
przez to, że zmniejszamy ich straszność po kolei, po kolei, po kolei. I to jest też zbliżone troszeczkę filozoficznie do tej, bo to też ta osoba wspomniała, co stwierdziłem, że chujowo zrobiła, że tylko wspomniała, a nie wyjaśniła, ale tam, czy to się nazywa paradoks żaby, gotowanej żaby, czy coś w tym stylu, że wchodząc do ciepłej wody, siedząc w ciepłej wodzie, jest nam przyjemniej. Ktoś nam podkręca temperaturę tej wody, czyli podkręca nam bzdurowate rzeczy, nam wprowadza i my się do tego po prostu powoli przyzwyczajamy. I coś, co w pewnym momencie 10 lat temu każdy powiedział spierdalaj, nie będzie żadnych filmów Space Marines, ludzie w tym momencie są tacy, o może jednak, a może to, a może to, a nie jest to takie złe. Drzewo nagina się powoli, powolutku, a nie szybko, bo jest ładnie. Coś w tym stylu, nie? I ja się zgadzam, że to dla tych, którzy są bardzo, że tak powiem, obudowani tym lore, to może być szok kulturowy i tam się nie by przeszkadzało. Natomiast sposób, w jaki jest to wprowadzane, najważniejsze, sposób, w jaki jest to wprowadzane, jest po prostu karygodny, no nie da się. Ale czy to się zdarzało częściej? Wielokrotnie się to zdarzało. Teraz żeśmy na fajce... Centurioni z 2013 wprowadzają nową jednostkę Marinesów w Marinesach. No przecież zawsze byli. Czołg Rogal Dorn. Czołg Rogal Dorn. Od zawsze byli. Gdzie masz... Tak jak już zresztą ze szwagrem rozmawiałem, wystarczyło w którejś książce, już może nie w Herezji Horusa oczywiście, tylko w późniejszych książkach, napisać, że o... No kurde, wymyślili sobie stary zakon, Tomb Keepers. I Tomb Keepers latają po świecie i odzyskują... I znaleźli STC. I znaleźli jakieś... Znaleźli jakąś listę, czy wiesz, bibliotekę, która jest pełna STCs. I możecie z tego czerpać później przez lata. Stary, kiedyś na Discordzie gdzieś na kiblu chyba w 20 minut napisałem po pijaku poprawiony lore do Primarisów, gdzie jednym z punktów było Gilman się budzi i mówi, ej, mam pełną szufladę STC od Wulkana, zanim spierdolił i musimy je zacząć teraz wprowadzać. Koniec. I nowe pojazdy masz, no. Nowe pojazdy, nowe jednostki. I to, wiesz, nie musi być, że teraz jest progres w Imperium i robisz sobie furtkę, gdzie pojawiają się problemy. Ej, dlaczego nie wymyślili tego, skoro innowacja jest już możliwa do wprowadzenia? Nie, po prostu dostali kolejny batch STCs i tyle. Gdzieś znaleźli. To jest tak proste. Wystarczy gdzieś w jednej książce wspomnieć. O kurde. Sorry, że przerwę, ale powiadomienie mi przyszło. Na kanale Jordan Sorcery, którego pewnie już wam nieraz sugerowałem, bo on ze wszystkimi twórcami 40, którzy jeszcze żyją, Fantaziaka, robił wywiady i tak dalej. Wywiad z Duncanem Rhodesem. No, bardzo ciekawe. Obejrzę sobie dzisiaj do malowania. Znaczy, posłucham. No dobrze, więc że tak powiem, reasumując chyba nasze podejście, no sama zmiana, powiedzmy, ale nie tak. Chyba zgadzacie się ze mną, nie? Że... Znaczy tak, no... Custodesi to są Warriors in Golden Armor. Do Stormcastów jestem przyzwyczajony Warriors in Golden Armor, że są obie płcie, więc tutaj powiedzmy, że nie. Może to było to jakby to wprowadzanie mnie w temat, żebym lepiej to przyjął, nie wiem. Ale powiedzenie, że chuja się znacie, było tak zawsze, nie leży mi. Nie leży mi po prostu jako osobie, która może i o lore wie... Robi kurtyzanę z logiki, tak? Tak. Ja wiem o lorze. I tak samo, żeby nie było, nie tylko czepiamy się, że o, kobiety w pancerzu, to jest głupa zmiana, głupi retcon. Każdy retcon jest głupi, łącznie z Rogal Dornem, Centurionami i wszystkim innym, co było wprowadzone, a zawsze było. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy zakończyć 55. odcinek naszego podcastu i zaprosić was do kolejnych i zaprosić was do materiałów na moim kanale innych, które chcielibyście obejrzeć. Żegna się z tej strony z wami Zygi, Szwagier i Vincent. Cześć. Nara. Na razie.